Dzień dobry, dobry wieczór, witamy wszystkich serdecznie. Z tej strony Żuraw.pl i mamy jas w przebraniu. Joshua Peabody Greena, tak. W nowym przebraniu. To się kiedyś zmieni. Także ja jestem Żuraw.pl i witam na dawno niewidzianym streamie z RPŚ-ków. Ostatnio był w niedzielę z Rogue Tradera, ale tak ogólnie to rzadko były ostatnio streamy z czegokolwiek, a tym bardziej z RPŚ-ków. Były tylko streamy na YouTubie, ale wracamy powoli do RPG-owania i wracamy do Zewu Cthulhu, z którym jakoś tak nam bardzo po drodze w dużej części. Ze mną są moi dzisiejsi gracze. Niestety tylko troje, bo tak się złożyło z całej tej grupy, którą sobie tam na Facebooku trzymamy i konwersujemy. Czas znalazło tylko troje. Więc gramy we trójkę i oczywiście zacznę od przedstawienia. Pierwszym graczem jest Kasia, blogerka z warszawskich spacerków z Kasią. Dzień dobry. Czy ja mam od razu przedstawić moją podstawę? Nie, przejdziemy do tego. Na razie tak. Potem jest Michał Ksaszers, mój etatowy pracujący na czarno gracz RPG-owy. Któremu nie płacisz. Któremu nie płacę ani ZUS-u, ani pensji. Tak. I którego też nie mam zatrudnionego, bo pracuje na czarno. I na końcu jest Jas, Jassamet, cosplayerka z Jassamet Zone oraz reprezentantka kanału Zębatka. Dzień dobry. Która mi się zawiesiła chyba na kamerce. Tak, mam jakąś zwiechę kamerki z tego co widzę, nie działa mi, więc przejdę znowu na kamerkę laptopową. Czyli lepiej nie aplikować do melona. Nie. Tak. Słaba kamerka. Dają słabe kamerki, które się wieszają. Ja się zaraz dołączę. Dobrze, moi drodzy, więc dzisiaj będziemy grać w Cthulhu i to w Cthulhu 1890, czyli dziejące się w wiktoriańskiej jeszcze Anglii XIX-wiecznej. I przygoda będzie jak to w Cthulhu, połączeniem detektywistycznego śledztwa oraz pewnych nadnaturalnych wydarzeń. I zanim jeszcze przejdziemy do przygody, to bym chciał, żebyśmy ustalili, kto wtedy właśnie zna Stanleya Herbera, czyli założyciela i jakby przywódcę londyńskiego bractwa ezoterycznego. Czy wszyscy go znacie, czy któreś z was, bo jest to konieczne do zawiązania pewnych elementów tej przygody. Ja go znam. Ty go znasz, okej. Okay. Znasz tego poczciwego, starszego pana. Okej, okay, dobrze. Czy ktoś jeszcze, czy tylko zostajemy tylko? Że twoja postać też zna, tak? Finn też może. No, bo sądząc po zawodzie to... Może nie tyle co fałszowałeś cokolwiek, ale może kopiowałeś po prostu. Sprawdzałem autentyczność albo kopiowałem. Też no, może być tak, nie? Konsultacje tego rodzaju. Dobrze, czyli dwie osoby z naszej tutaj trzyosobowej ekipy znają niejakiego Sir Stanleya Herbera, czyli, jak już wspominałem wcześniej, założyciela i jakby głównodowodzącego londyńskiego bractwa ezoterycznego. I to właśnie list od niego spowodował, że znaleźliście się w pociągu relacji jakieś tam angielskie miasto do Londynu. I w liście owym Stanley Herber bardzo prosił o wasze pojawienie się w Londynie dnia 15 kwietnia 1890 roku, ponieważ chciał zasięgnąć konsultacji w sprawie, którą określał jako dużej wagi, wysokiej wagi oraz w kontekście oczywiście ezoterycznym i nie z tego świata, czyli tak jak to zazwyczaj było, co było głównym tematem zazwyczaj spotkań tego ekskluzywnego klubu dla dżentelmenów. Gdy kwietniowy poranek, pewien londyńskich mgieł i zimnego, rześkiego powietrza wita wasz pociąg wjeżdżający na peron głównego londyńskiego dworca, znajdującego się w centrum stolicy Wielkiej Brytanii, to czujecie w powietrzu wpadającym przez pouchylane lufciki w wagonowych przedziałach, oprócz tej chłodnej rzeźkości, to też tą kakofonię zapachów, przypominającą, od razu nasuwającą na myśl, tak, jesteście w Londynie. Londyńskie mgły i londyńskie zapachy. Czy te znad Tamizy, czy też ogólnie po prostu. Mieszanina
zapachów ogromnego miejskiego molocha, jakim stał się Londyn w XIX wieku po wybuchu rewolucji przemysłowej, od razu atakują wasze nozdrza ze wszystkich stron. Do tego też wasze uszy też atakowane są gwizdkami kolejarzy, wyciem syreny lokomotywy informującej o wjeździe na stację, pokrzykiwaniami tłumów garnących się do wagonów, do pasażerów, którzy próbują wysiadać i wyciągać swoje bagaże. Włączacie się w tą wielobarwną mieszaninę przybyszy z różnych stron Anglii, nie tylko, aby wysiąść na peronie, i teraz bym chciał, żebyście po kolei opisali swoje postacie. Zaczniemy oczywiście od Kasi i Ernesta Myrtle. Ja nazywam się Ernest Myrtle, jestem pastorem z północnej Anglii. Tam się urodziłem, tam się wychowałem, chociaż nauki pobierałem także między innymi w Londynie i w innych angielskich miastach. Tam pracuję, tam z moją rodziną, jednak no właśnie czasami jakieś ciekawostki wyciągają mnie z tej no nie za wielkiej mieściny. Jako że właśnie badanie jedynej świętej księgi naszej religii sprawiło, że nierzadko miałem kontakty także z przedstawicielami innych wyznań, innych odłamów chrześcijaństwa, ale nie tylko. Bardzo mnie zawsze ciekawiły rozprawy teologiczne, naukowe, ale także właśnie czasem i wręcz ocierające się o jakieś sprawy ezoteryczne. Bardzo mnie też kiedyś na przykład zaintrygowały kontakty z katolickimi egzorcyzmami i z możliwością nawiedzania i opętania ludzi przez siły piekielne. I także z tego kierunku, tego typu kontaktów i dyskusji też trafiłem kiedyś na pana, szanownego pana Stanleya Hepburna, przywódcę Towarzystwa Ezoterycznego, więc co prawda może te dyskusje i zainteresowania niekoniecznie mieszczą się w takich typowych ramach zainteresowań pastora i dobrego chrześcijanina, no ale no, są to sprawy duchowe i ciekawe. Od dobrych paru lat właśnie z panem Stanleyem co jakiś czas utrzymujemy kontakt listowny i rozprawiamy o różnych aspektach życia, no bardziej nieziemskiego niż ziemskiego, oraz w jaki sposób te światy się mogą przeplatać. No i właśnie też niedawno dostałem ten naglący list od Stanleya i oto jestem znowu w Londynie. Jakże inne to miejsce od mojego rodzinnego Doncaster. Mojego spokojnego, może też śmierdzącego, ale jednak trochę cichszego i zieleńszego. Ale zawsze to jakaś odmiana. Jestem bardzo ciekawy tej, o czym będziemy tym razem dyskutować. I myślę, że to będą ciekawe sprawy, skoro aż mnie tutaj zawezwał. Mhm. Razem z pastorem Myrtle na zatłoczony peron londyńskiego dworca wysiada Finlay Jackson. Finlayu, powiedz się sobie. Tak, więc Finlay jest raczej eleganckim mężczyzną po 30, który oficjalnie trudni się sługami wyceny i doradztwa finansowego. Nieoficjalnie potrafi za odpowiednią cenę oczywiście niezbyt legalnie sprawić, żeby rzeczy nagle powstały albo zdublowały się, więc często świadczy swoje usługi ludziom albo z wyższych sfer, jeżeli to jest coś ważnego, ale drobne rzeczy nawet tym niżej postawionym. Przez to też skrzyżował swoją drogę z rzekomym panem z towarzystwa właśnie w celu czy to kopiowania jakichś tomiszczy, czy sprawdzania ich autentyczności, czy faktycznie pochodzą z tego okresu, a nie innego, z tego miejsca, a nie innego, czy po prostu nie został on oszukany. Na głowie ma melonik, ciągle przy sobie laskę, z którą bardziej ma dla stylu i wyglądu, jak tego, żeby się podpierać. No ale
elegancja wymaga, żeby używać jej, a nie tylko nosić, więc pomagając sobie laseczką spaceruje. Długi płaszcz też ma, czarny. No, co można więcej powiedzieć? Typowy ubiór wiktoriański, no, takie w lepszym wydaniu. No dobrze. No i ostatnią osobą, która z tej trójki wysiada na peronie, jest pewien dystyngowany dżentelmen, Joshua Peabody Green. Joshua Peabody Green istotnie jest dżentelmenem. Kręci się po towarzystwach dżentelmeńskich i robi dokładnie to, co dżentelmeni w Anglii lubią najbardziej, czyli rozmawia i sączy alkohol w doborowym towarzystwie. Przy okazji zna się na literaturze najnowszych obecnie jakichś maszyneriach, bo dopiero co wchodzą, jakichś tam interesach, coś tam sobie kręci. Generalnie powinien znać się na wszystkim, jak na dżentelmena przystało. Jest przy okazji przyjacielem... Nie. Przyjacielem rodziny? Tak, przyjacielem rodziny Mackenzie, których to przedstawiciel już pojawiał się w innych historiach tutaj. No, bardzo lubi rozmawiać z swoim równolatkiem, ojcem Wilbura, oraz też z samym Wilburem. Uważa, że chłopak jest troszeczkę niedoceniany. Osobiście pana Stanleya poznał właściwie przypadkiem gdzieś na jednym z spotkań dżentelmeńskich i bardziej utrzymuje z nim kontakt, aby po prostu mieć kontakt, a nie aby w jakichś konkretnych, prywatnych celach. Ale być może pan Stanley widzi w nim coś więcej. Cała wasza trójka zaoferowani tym, co też ciekawego ma dla was do zaoferowania i o czym też tak w bardzo naglący sposób chce rozmawiać Sir Stanley Herbert. Jak już mówiłem, założyciel londyńskiego Bractwa Ezoterycznego. Wysiadajcie na peron, rozglądacie się po zebranym tłumie jeszcze o tej porze dnia. Ciągle przytaczają się tutaj kłęby londyńskiej mgły pomieszane z parą z kotłów lokomotywy plus wyziewy ze studzienek kanalizacyjnych oraz wszechobecny smog z ciągle pracujących kominów, czy to licznych fabryk, czy to licznych kamienic, które znajdują się wszędzie dookoła. I w momencie, kiedy zabieraliście się właśnie do zabierania bagaży z wagonu bagażowego, zauważacie, jak w waszym kierunku przeciska się przez tłum zgromadzonych tutaj pasażerów dobrze ubrany młodzieniec, dosyć wysoki, szczupły, o bardzo bladej twarzy, który ewidentnie próbuje się przeciskać między zgromadzonym tłumem na pewno w waszą stronę i widać, że pod pachą lewej ręki dzierży jakiś podłużny, zawinięty w papier pakunek, a prawą ręką dzierży jakiś mały zawiniątko, być może kopertę i ewidentnie tam próbuje się łokciami i ramionami przepchnąć w waszym kierunku. Kiedy już praktycznie, że wpada na patrzącego w jego kierunku pastora Myrtle, widzisz, że chłopak próbuje coś powiedzieć, ponieważ ewidentnie ruszał ustami, docierają do ciebie jakieś urwane głoski do twoich uszu, ale wszechobecny hałas tutaj na dworcu skutecznie zagłusza ci możliwość rozpoznania, co też chłopak do ciebie mówi. Ewidentnie jest przestraszony, kiedy na ciebie patrzy i kiedy już macie się praktycznie zetknąć twarzą w twarz, nagle przez ten hałas na dworcu przeciera się taki rozdzierający huk wystrzału, a młody mężczyzna rzuca się do przodu, wpadając na pastora. Pastorze, widzisz w tym momencie, że z rozwartych i wykrzywionych bólem ust chłopaka obryzguje cię i ten twój podróżny surdut, czy w cokolwiek byłeś ubrany, obryzguje cię taki bluzg krwi z ust chłopaka, który po prostu wpada rzucony siłą pocisku na ciebie i wpada ci w ramiona i tak się patrzy takimi szeroko rozwartymi oczami, osuwając się tak jakby po twojej sylwetce w dół. Teraz bym poprosił ciebie, pastorze, oraz pozostałych graczy o rzut na poczytalność. Tak, o rzut na poczytalność. Zaczynamy. Gdzie to było? Na moc rzucało się, nie? Tak, na moc po prostu rzucasz. Znaczy tam jak klikniesz na poczytalność, to chyba też rzucisz.
No właśnie próbuję, ale nie idzie. Coś nie działa. No, a gdzie jest poczytalność? No to na moc po prostu. Dobra, normalny rzut bez żadnych. Tak, ja sobie rolę po prostu desto. A co, rzut na moc też ci nie działa? Mam inaczej moc i inaczej poczytalność, no chyba, że... To ma być rzut na moc. Dobra, okay. Czyli desto wystarczy, tak? Bo ja już trochę się zgubiłam. Mhm, dobra, czekaj, a co takiego z twoją poczytalnością jest? Nie tak. Ktoś nie zdał? Wszyscy chyba zdali. Wszyscy zdali, no. Wszyscy zdaliście, więc pastorze tracisz jeden punkt poczytalności, a pozostała dwójka nie traci nic. Co chcecie zrobić w tym momencie, kiedy właśnie szykując się do, nie wiem, znalezienia jakiejś dorożki, czy ogólnie opuszczenia terenu dworca, no widzicie całe to zajście, gdzie ktoś okay, ewidentnie... Zanim rzucę deklarację, powiedz mi, bo pan Stanley wesłał nas listownie. Czy on listownie przekazał, że będziemy na przykład we trójkę wymienił wszystkich troje, czy my się znamy, generalnie kojarzymy, wiemy, że mamy jeden cel, czy to są dla mnie jeszcze obcy ludzie, z którymi miałem podróżować do celu przypadkiem? Nie, wydaje mi się, że zakładaliśmy, że znacie się wszyscy troje też. Znamy się. Znamy się, kojarzymy się. Zakładamy. Tak. W związku z tym, no, myślę, że Joshua, widząc całe to zamieszanie i pewnie też panika ogólnie w tłumie w tym momencie jest, tak, nie? Tak, wybucha panika, ludzie zaczynają krzyczeć, niektórzy gdzieś tam panicznie rzucają się do ucieczki, na łeb, na szyję, zaczynają was potrącać, no ogólnie zaczyna się jeden tumult i zamieszanie, tak. Z dużych peronów zwykle są po 2-3 wejścia, nie jedno, więc myślę, że Joshua pociągnąłby jednego, drugiego towarzysza i być może ciało, jeżeli się dobrze wczepiło, w stronę jednego z mniej uczęszczanych przejść, żeby po prostu faktycznie szybciej się wydostać na zewnątrz, nawet jeżeli gdzieś na uboczu. Powiem tak, ja na pewno będę chciał też się rozejrzeć, czy nie widać, no, kto miałby strzelać. No, bo no to rzuć na spostrzegawczość. W tamtych czasach raczej nie była cudna broń, więc trzeba było raczej blisko w miarę podejść, żeby oddać celny strzał. My jeszcze gramy 1800, prawda? 1890. Tak. Więc raczej to nie jest nie wiadomo jak duża odległość, no a w tym tłumie szukam kogoś, kto nie zachowuje się jak spanikowany zwykły przechodzień. W pewnym oddaleniu zauważasz, że dość postawny mężczyzna ubrany w długi, brudny prochowiec właśnie kończy chować za pazuchę dymiącego kolta i wtedy jakby przesłania go taki powiew londyńskiej muły zmieszanej z parą z pociągu i po prostu mężczyzna zawija się i znika w tłumie. Jak miałeś dobry, normalny sukces. Normalny. Wiesz co, ale zauważasz, że na karku mężczyzny był jakiś tatuaż i masz wrażenie, że to był tatuaż w kształcie tygrysa. Mhm. Okej, a nie wiem, cokolwiek etnicznego? Nic. Nie, facet miał kapelusz z rondem na głowie, taki nasunięty, że przysłaniało mu twarz, a poza tym opary mgły i pary wodnej, no po prostu był dosyć wysoki i postawny, ubrany w brudne, takie znoszone ciuchy, nie? Ale poza tatuażem nic więcej nie jesteś w stanie. Być może był zarośnięty, ale to też ciężko ci jest określić, jasne. Nie? Jasne. No to może to nie jest temat do dyskusji jak na razie, tylko faktycznie będziemy się ewakuować. Widzisz, pastorze Myrtyl, widzisz jak ten chłopak brudząc ci ubranie krwią, która z niego wypływa, widzisz jak jego oczy z sekundy na sekundę coraz bardziej mętnieją, ale tak w ostatnim jakby geście przedśmiertnym widzisz jak on tak przyłożył do twojej klatki piersiowej dłoń ze zmiętą chyba kopertą i widzisz jak ten pakunek, który niósł taki zapakowany w papier, jakiś taki pakowy, zawiązany sznurkiem, wysuwa mu się z rąk i spada na jakby podłoże peronu. Czy robisz coś z tym, czy zostawiasz to i uciekasz? Znaczy generalnie ucieczka nie byłaby moim pierwszym odruchem, raczej jak ktoś przede mną jest ranny, to raczej wolałbym go, nie wiem, jakoś jeszcze ratować, no chyba, że po prostu zostałem pociągnięty przez moich towarzyszy i w tym całej... Znaczy na pewno czujesz jak Joshua łapie cię za rękę i ciągnie, natomiast pytanie czy... Za ramię.
Czy za ramię? Za ramię. Wtedy człowiek biegnie szybciej. Pytanie tylko, czy dajesz się temu powieść i czy nie, nie? Nie, myślę, właśnie, że to można na rolę nawet przetestować, jeżeli nie chcesz. Tak, no, ewentualnie rzut sporny na siłę, nie możecie zrobić, jeżeli... Tylko pyta... Zresztą Joshua też widzi, że mężczyzna coś niósł ze sobą i upuścił na peron jakiś podłużny pakunek, i który leży teraz... Ja myślę, że pan Green po prostu złapie ten pakunek w jedną rękę, żeby nie robić pastorowi też jakichś, nie wiem, problemów czy coś. Pastor niesie ciało, ja mogę nieść paczkę. Ja generalnie, jeżeli nawet miałbym się ewakuować, to raczej bez ciała. A, czyli zostawiasz biedaka na peronie, okej. Okay. Znaczy generalnie jeszcze nie powiedziałam, że po pierwsze powiedziałam, że raczej nie ucieczka nie jest moim pierwszym odruchem, a po drugie raczej gdybym miała się oddalać, to raczej nie ciągnąć za sobą ciało na dworcu, bo to by jakby było podejrzane. Kontrproduktywne do całego ruchu. Tak, no ale jeżeli on się tak właśnie osuwa i widzę, że nic dla niego nie mogę zrobić, a jakby już tak jakby osuwając się tam zostawia, nawet niechcący coś bardziej na mnie, to przynajmniej odruchował te rzeczy, myślę, że przyciągnę do siebie, ze względu na to, że jeszcze chwilę temu miałam wrażenie, że on próbuje się ze mną coś do mnie mówić, więc to już zdążyło w ciągu ostatnich paru sekund tworzyć między nami jakąś... Więź, tak. Ale tak, no przy chwilę na pewno stoję nad nim w jakimś takim osłupieniu i się zastanawiam, nie what the fuck, bo to nie przystoi pastorowi, ale... What the hell. Co już trochę bardziej ze względu na moje różne zainteresowania i moją profesję. Tak, ale w sumie no tak patrzę, że tutaj chyba właśnie no, widzę tą rękę pana Peabody'ego na moim ramieniu, więc chyba jednak podążę też w tym kierunku, szczególnie, że pan Jackson chyba też, więc możemy po prostu faktycznie w tym tłumie. Znaczy, na pewno nie zostawimy tam, ciało zostawimy, ale co tam z ciała wypadło, to nie zostawimy. Zabieramy to ze sobą. Tak. Może to później, na pewno to później oddam policji, ale w tej chwili może jestem zbyt wielkim szoku. Myślę, że nawet jeżeli byśmy całkiem przez przypadek natknęli się na jakiegoś policjanta, to tak wskazać, tam było strzelanie, tam ktoś nie żyje, tam jest ciało, zajmijcie się tym, siusiu. Zróbcie swoją robotę, bo to nie nasza robota. Więc kiedy niejako ponaglani przez Joshua do szybkiego opuszczenia miejsca zdarzenia najbliższym możliwym wyjściem z dworca, słyszycie, jak z różnych końców tegoż rozlegają się głośne gwizdki straży kolejowej. Słyszycie podniesione głosy, proszę się nie ruszać, proszę się uspokoić, proszę się rozejść. Z innej strony dworca, policja, policja, proszę rozstąpić się. Coś tam, jakieś krzyki, nie? I widzicie mundurowych mężów, którzy ściągają właśnie w kierunku rozciągającego się na peronie ciała jakiegoś młodego, tajemniczego dżentelmena. Ewentualnie jeszcze Finleyu i Ernestie Myrtle, jeżeli znaliście się ze Stanleyem Herberem, to możecie rzucić jeszcze na inteligencję. Jeśli wam się uda, to być może przypomni wam się pewien fakt. Próbujemy. No, powiem tak. O, weszło. Ale na pewno, jeżeli wzięliśmy coś, to na pewno chciałbym raczej sprawdzić, co wzięliśmy ze sobą, bo to... W sensie, ja w ogóle jestem umazany krwią. No, od ciebie trzeba schować przede wszystkim, bo będziesz pierwszy podejrzanym. Więc oddalając się z miejsca zdarzenia zarówno Ernest, chociaż może bardziej mgliście, ale Finley chyba tak bardziej wyraźnie, przypominasz sobie, że już tego chłopaka gdzieś widziałeś wcześniej i jesteś raczej pewien, że było to właśnie na spotkaniach londyńskiego bractwa ezoterycznego. Jesteś raczej pewien, że to był jeden z bliskich podwładnych Stanleya Herbera. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, które ze sobą zabraliście, no to pastor na pewno trzyma w dłoniach ciągle tą zmiętą kopertę oraz Joshua, czy któreś z was zabrało ten pakunek, jest podłużny, około metra długości mniej więcej, zawinięty w taki niewyróżniający się szary papier pakowy związany sznurkiem, nie, żeby się nie rozpadł. Ciężko powiedzieć, co to, nie? Dopóki jest zapakowane.
Zbliżają się do was przyciskający się przez tłum przedstawiciele straży kolei. Co robicie? Ja raczej byłbym za tym, żeby tak przysłonić trochę Ernesta, a nawet jak się uda, to tak... Tu... No jaką macie budowę ciała? No ja mam taką... 75. Ja mam pogaźną. No ja raczej też wyższy, taki, no może nie grubszy, ale postawniejszy. No. Ale który ma wyższą budowę? Ja mam 75. Ja mam 70. No to rzuć na ten, rzuć na spot hidden, Erneście. Znaczy nie za spot hidden, tylko na ukrywanie się. Z kością ułatwienia, przez to, że zasłania cię szeroki w barach Finlay Jackson. Wiesz, tutaj szeroki płaszcz, melonik, tam wiesz, tutaj, ojejku, jak muszę przeprostować plecy, o, coś mnie strzyka tutaj, tak. Jak mam to, ojejku, ja to klikam, tak? Tak. Powinno ci się okno rzutu pojawić, jak wejdziesz, klikniesz na nazwę umiejętności. No to nie pojawia się. Pytanie, czy masz kudeczkę zamkniętą, czy otwartą? Z otwartą ma, dobra, zamkniemy. Otwartą. O, no to bo teraz. Ja to samo miałem na początku, right, że coś lecimy. Mi nie działało i... Aha, tylko że nie zaznaczyłam żadnego ułatwienia. Ale i tak wyszło. Ale i tak wyszło. Dobra. Jakoś nie mijają was i jakoś nie zauważają tego, że Ernest Myrtle ma pobrudzony krwią surdut. Oczami się odwróciłem. Czy tam płaszcz. Więc jakoś tak udało wam się niezauważenie przystanąć i nie zwrócili na was większej uwagi. I tam skupili się na robieniu miejsca przy tych leżących na peronie zwłokach. Policjant już krzyczy do ludzi wkoło, czy jest jacyś świadkowie zdarzenia, czy było widać, kto strzelał, bo czy ktoś zna zamordowanego. Czyli ewidentnie szukają potencjalnych świadków do dalszej sprawy, tak? Ci strażnicy kolejowi zaczynają tam ludzi tam pałkami ustawiać, w sensie nie tłuką, tylko przesuwają, żeby ciekawcy, ewentualnie gapiowie, którzy tam się gapią, oczywiście jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, na trupa, żeby nie przeszkadzali w pracach. No i chcesz się ujawnić, czy raczej nie? No, wiecie panowie, wydaje mi się, że ten chłopak jest powiązany z naszym gospodarzem dzisiejszym, więc... O! Myślę. Czyli to nie tylko to, że zauważyłeś, kto strzelał, ale i możesz go kojarzyć. Zresztą nawet Erneście, kiedy Finlay mówi o tym, że ten chłopak mógł być powiązany, to tak ci się faktycznie gdzieś przez głowę przebiega, że być może to faktycznie prawda, bo tak ci się ta twarz wydawała ci jakoś znajoma, ale nie no mogłeś właśnie, skojarzyć, skąd ją znasz, nie? Jak patrzył w moją stronę, miałem wrażenie, że właśnie jakby się w moją stronę zbliżał, nie mogłem na początku skojarzyć. Czy to ktoś znajomy, czy przecież już nie raz bywałem w Londynie, czy a teraz to faktycznie to ma sens, kiedy to pan Finlay powiedział, że zaczyna się też pojawiać w mojej pamięci. O, biedny młody człowiek, co to się stało, co to mogło być? No ale właśnie, tutaj on trzymał w rękach jakieś rzeczy, które... Wrażenie, że chciał nam to pokazać, ale to później sprawdzimy, cóż dokładnie miał. Na ten moment wasza decyzja, możecie panowie, czy chcecie pełnić obywatelski obowiązek i przekazać informacje naszym służbom prawa, czy też nurtuje nas czas, pędzi nas czas, bo wydaje mi się, że nie mamy zbyt wiele możliwości, aby tutaj zmarnować. A jednak... rozmowa z panami ze służb zajmie cały dzień i to nie działa na naszą korzyść. Wydaje mi się, że służby tak czy siak zabiorą się za szukanie i to cokolwiek widzieliśmy, to nic wiele im nie pomoże. A musielibyśmy pozbyć się tego, co tak usilnie próbował dostarczyć gdzieś Denat przy okazji całkiem możliwe, że uciekając przed swoim zabójcą. Więc raczej to może być coś ważnego. No cóż, biorąc pod uwagę, że nasz biedny nieboszczyk jest związany z naszym znajomym, tudzież przyjacielem, panem Stanleyem, to też niepokoją mnie jego losy, czy aby też nie jest tutaj zagrożony, więc nie, też tym bardziej... Pastorze. Nurtuje ta kwestia, więc rad byłbym czym prędzej ruszać w stronę domostwa pana Stanleya i przy okazji uniknąć nie. Czy my mamy
aplikacji. Tak, ale właśnie, żeby też uniknąć niepotrzebnych zapytań, jednak chciałbym się najpierw skierować do hotelu. Czy my mamy zamówiony hotel gdzieś w jakimś wspólnym mieście, czy zatrzymujemy się u Stanleya? Musicie sobie ewentualnie znaleźć, bo Stanley chciał się z wami spotkać tego dnia, 15 kwietnia, natomiast nic nie było mowy o tym, że ani że zapewnia wam lokum, ani że zaprasza was do siebie. Po prostu chciał się umówić na spotkanie. Tak, bo ja na pewno muszę się przebrać po to też, żeby to ten nasz dalszy dzień nie był zakłócony przez ciekawskich słów. Drogi pastorze, to przebierzmy się w jakimś dogodnym miejscu, natomiast nie czuję, aby trzeba było załatwiać nocleg. Jeżeli panowie chcecie, możecie przenocować w mojej posiadłości. Ja mieszkam pod Londynem 10 minut stąd, więc nie będzie absolutnie żadnego problemu, abyście tam przetrwali. Jeszcze przy okazji zobaczymy na parę groszy. No Joshua, 10 minut od centrum Londynu to nadal jest Londyn. Pociągiem? No. Metro już pewnie funkcjonuje. Pociągiem mówię. Dobra, 20 minut. To co decydujecie w takim razie? Dobra, tylko gdzie ja bym mógł się tutaj przebrać? Wejdziemy może niepostrzeżenie do jakiejś restauracji, tam jakiejś toalecie. Znaczy, wiem, no, się ewentualnie masz ubrudzone wierzchnie ubranie, tak? Płaszcz ma oklapany i ewentualnie trochę surduta, nie? No to... No dobrze. Ewentualnie tego płaszcza się pozbyć, tak? Albo zgiąć, tak, chować. No dobra, może tak, w jakimś, jeżeli to tylko płaszcz, to faktycznie w jakimś tam zacieśnym kąciku parę metrów stąd po prostu wyciągnę z mojej niewielkiej walizeczki. Nie, schowam do walizki. Krew można wywabić chyba jakoś. Najlepiej szybko, zimną wodą, dopóki nie zetnie się. Chociaż to może być. No ale myślę, że będziemy ruszać już. Jak na spotkaniu umówieni jesteśmy, no to oczywiście tak, żeby nie wzbudzać podejrzeń nikogo na ulicy, ale będziemy ruszać. No więc w jednej z dworcowych toalet pan pastor szybko zrzuca z siebie zabrudzony płaszcz i wrzuca go do swojej podróżnej walizki. Będziecie nieco chłodniej, ale nie jest na tyle chłodno tutaj, żeby jakoś to specjalnie ci doskwierało. No i możecie ruszać dalej i pytanie, czy chcecie szukać jakiegoś, nie wiem, no, hotelu, hostelu? No nie, już wiemy, że nie. Myślę, że poczekamy ewentualnie po spotkaniu, zależy co wyjdzie. Teraz... Tak. No, roboczą mamy już miejsce, a tak. Bo w liście od Stanleya Herbera była prośba, żebyście się po zjawieniu się w Londynie, żebyście dali znać, że już jesteście i... To dać znać możemy, tylko to musisz troszeczkę nas naprowadzić w jakiś sposób. Czy to byli jacyś gońce, czy mieliśmy już pierwsze telefony na kabel? Wątpię, ale nie do końca jestem logicznie. Znaczy były już pierwsze telefony, bo telefony pojawiły się kilkadziesiąt lat wcześniej. Ale też można i jakiegoś gońca. Znacie adres, przynajmniej Finlay oraz Ernest znają adres towarzystwa, bractwa. No i na pewno Ernest zna też adres posiadłości samego Stanleya Herbera, wie gdzie się znajduje, więc może wysłać wiadomość tak do towarzystwa, jak i bezpośrednio do domu profesora Herbera. Pytanie, gdzie profesor obecnie przebywa? Tak, wiem, utrudniam. Ale nie, myślę, że pierwsze... No o tej godzinie jeszcze to najprawdopodobniej przebywa w domu, bo to jest powiedzmy, nie wiem, w okolicach 8, po 8 rano, więc... No właśnie, to wszelkie jakieś tam towarzystwa czy kluby dżentelmeńskie raczej tak wcześnie działalności nie zaczynały swojej. No dlatego mówię, lepiej zacząć od mieszkania, nie odbierze w mieszkaniu, co się będzie dzwonić gdzie indziej najwyżej. Czyli telefon bardziej, okej. Okay. No, jakieś miejsce, w okolicach stacji raczej powinien jakiś być. Czy w jakiś, nie wiem, jakiś posterunek, poczta, cokolwiek, nie? Te takie tak zwane budki czerwone funkcjonują w końcu, to nie jest... Nie wiem, czy były wtedy. Od lat 20 właśnie to sprawdzam. Latach 20 weszły dopiero. Tak, budki. Nie, ale to w jakichś tam pojedynczych instytucjach telefony pewnie już były, albo tam jakieś na przykład w recepcjach hoteli na przykład, czy... Ale to w takim wypadku pytanie, czy pan profesor Stanley posiada telefon w domu? A tego to niestety nie wiecie. Liście, nie? No jeżeli nie wiemy, to nie mamy numeru. Jeżeli nie mamy numeru, to nie dzwonimy, tylko wysyłamy gońca. Okej. Okay. Albo idziemy. No, ale można w sumie. Jedziemy, ale wysłać jakiegoś z gościa z ulicy właśnie. Myślnego.
Tak, kogoś szybkiego, że niech idzie zapowiedzieć czy coś. Na zasadzie masz adres, masz karteczkę, biegnij szybko. No, a my na spokojnie idziemy. Znaczy na spokojnie. Bardziej ja bym starał się cały czas oglądać nas, plecy nasze i nie tylko plecy, bo skoro mamy pakunek osoby, która została zastrzelona przy nas, całkiem możliwe, że ktoś ten pakunek będzie chciał odzyskać, więc będę się starał wypatrywać jakichś niecodziennych rzeczy. Myślę, że mogę mieć w miarę pojęcie przez to, że miałem raczej z ludźmi spod ciemnej gwiazdy do czynienia w pracy. Więc będę mógł raczej wypatrzeć, czy nie wiem, no, typowe zachowania jakichś, no, powiedzmy, karków, czy mięśniaków, którzy nas by chcieli obserwować, czy po prostu jakieś ciekawskie oczy za nami podążające, ale tak faktycznie nie do końca ciekawskie, tylko bardziej próbujące ustalić, kim jesteśmy, gdzie idziemy i tak dalej. To na to bym chciał zwracać uwagę, jak będziemy się przemieszczać. Okej, to rzuć na spot hidden, ale trudny też. Znaczy na spostrzegawczość. Trudny. Sieć. Opuszczacie teren dworca. Finlay, widzicie, zachowuje się dosyć nerwowo. Co jakiś czas się rozgląda uważnie. Przygląda się po niektórym bardziej podejrzanie wyglądającym ludziom na ulicy. Jest lekko poddenerwowany całą tą sytuacją, ale sam Finlay nie zauważasz jakoś, nie masz takiego wrażenia, żeby ktoś was śledził, czy żebyście mieli jakiś ogon. Jesteś lekko paranoiczną osobą, ale na razie twój jakby ten zmysł przestępcy w jakiś sposób nie jeży ci włosów na karku, ale cała ta sytuacja jest dosyć niecodzienna i zastanawiająca, nie? Na pewno. Pytanie, jakim środkiem transportu się udajecie i gdzie w końcu? Bo... Ja dorożką? Bym sugerował, tak, sugerował dorożkę, no i myślę, że do domu jego spróbujemy. No, jeżeli nie, no to już będziemy wtedy się zastanawiać, ale spróbowałbym do domu, bo tam też posłaliśmy chyba jakiegoś już chłoptasia, nie wiem, jakiegoś, dało mu się funta. Czy nawet nie funta. Szylingów, może parę, czy coś. Tak, parę szylingów bardziej, jak funta. I jedziemy. Myślę, więc że... łapiecie, dosyć szybko łapiecie jedną z wielu krążących po tym rejonie dorożek. Ładujecie się do środka, informujecie Stangeta, gdzie ma jechać. No i rozsiadacie się wygodnie w środku, bo wiecie, że czeka was, no, spory kawałek drogi, ponieważ rezydencja Sir Stanleya Herbera mieści się praktycznie właśnie gdzieś tam na przedmieściach Londynu, więc no jest przed wami kawałek drogi, szczególnie, że o tej porze zaczynają ulice Londynu być tłoczne, więc ta dorożka nie będzie się posuwała jakoś szybko. A już pamiętam, dlaczego często nie wizytuję Londynu. No tak, ludzie. Nawet ludzi. No tak, uroki cywilizacji. Stolicy. A dobrze, niech będą, niech się mrowią. W Londynie jest praca, klasa średnia musi pracować. Jedziemy w każdym razie. No, jedziecie. Czy coś robicie po drodze? Rozmawiamy? Otwieramy ten pakunek? Właśnie miałem sugerować, bo ja raczej chciał w domyśle dorożkę taką zamkniętą. Taką... No właśnie, bo to jest też kwestia. Ja dorożki kojarzę bardziej otwarcie. Także jeżeli to jest taka zamknięta... To jest taka kabinowa, taka zamknięta. Dobra, kabinowa. To możemy faktycznie zajść do tego pakunku, co tam jest. Skoro mamy tyle czasu, no to... Macie tą kopertę, teraz kiedy na spokojnie się można jej przyjrzeć, to widzicie, że na kopercie napisane jest po prostu Edward Merritt. Napiszę wam na czacie. Na kopercie napisane jest Edward Merritt, a paczka jest ogólnie w ogóle nieoznaczona, więc tak naprawdę dopóki się jej nie dostaniesz do środka, to nie wiesz, co w niej jest. Ale jaki to jest pakunek? W sensie to jest w papier owinięte, czy jest jakaś skrzyneczka? To jest prawdopodobnie jakiś futerał bądź skrzyneczka, tak przynajmniej na pierwszy rzut oka możesz wywnioskować. Owinięta w szary, nieoznaczony papier i taka poprzewiązywana szturkiem, nie? Żeby ten papier się tam nie rozpadł. Okej, no to myślę, że spróbuję to tak otworzyć, żeby nie zniszczyć w żaden sposób opakowania. Czy, znaczy to ciężko będzie, bo ten sznurek jest tak związany, że jego albo trzeba przeciąć, nie da się go za bardzo rozwiązać, to jest taki zasupłany, wiesz, pakowy sznurek. No to właśnie mi chodzi, żeby te supełki tak wszystkie próbować rozsupłać, żeby potem ewentualnie... To wiesz co, to ewentualnie na zręczne palce jest bardzo ekstremalnie trudny test.
Okej, możemy spróbować. Możemy spróbować. Ekstremalne. Niestety, chwilę się mocujesz, ale widzisz, że to jest naprawdę, jeśli chodzi o pakowanie, naprawdę fachowa, mocna robota, związane tak, że trzeba to albo przeciąć po prostu nożem czy coś, żeby dostać się. No to ja prawdopodobnie jakby się z tym męczę. Czy ktoś zagląda do tej koperty, czy tak po prostu widzicie samo nazwisko i zostawiacie? No jeśli pan Finlay bardziej zainteresował się paczką, to oddaję mu paczkę, a sam biorę kopertę. Ale to jest tak jakby ten Ernest, Edward. Edward. Merit, to tak jakby to był adresat, czy chyba po prostu tak, to nie wynika? To prawdopodobnie jest adresat, ale no nie jest to. Bo nie pamiętamy, jak ten młody człowiek się nazywał, bo pamiętamy tylko jego twarz z przeszłości, ale nie pamiętamy, czy to jest jego. Znaczy Finlay być może tak powiedzmy na pół może być pewien, że być może to była właśnie ta osoba, ale tak na 100%, aż tak. Może podobnie brzmiało jego gdzieś tam. Może faktycznie to był Edward, może Ernest też, może jakiś tam inny, Eryk, nie? No co, nie wiem, no być może to był właśnie on. Okej. Okay. To co, Joshua, otwierasz ten list? Oczywiście. Łamię pieczęć, jeżeli oczywiście nie jest złamana już. I zerkam. Dobra. O mój Boże. Nie mogę skopiować. Nie, bo to jest obrazek, to jest skan. Chcę to wkleić na handoutsy, żeby do tego sobie móc wrócić. Okay. Chyba, że chciałbyś wkleić mi to na handoutsy. Ja już to zrobię. Dziękuję. No, panowie, widzę, że dość personalny list, nawiązujący do bractwa. Chcecie wysłuchać, czy później może? Cóż w ogóle nas wiecie, czy ten człowiek nas słyszy? Myślę, że jesteśmy w Londynie. Tutaj dorożkarze raczej wiedzą, że lepiej. To czy jest taki hałas na ulicy, że on raczej nie słyszy tego, co w środku gadacie. Dobra, posłuchajcie tego. Wybacz, że nie mogłem ci przekazać tej wiadomości osobiście, lecz muszę poprowadzić pewne niecierpiące badania zwłoki. Mam dla ciebie zadanie, od którego zależeć może przyszłość całego naszego bractwa. Pamiętasz jeszcze ów tajemniczy artefakt, o którym kiedyś opowiadałem? Joshua przerwał. Spojrzał na tą paczkę. Mamy artefakt? Przepraszam, jakiś dziwny? Coś takiego. Jeszcze nie otworzyłem, ale tak widzisz, że już ostrze jest wysuwane z laseczki i sznurek jest przecinany. Powracając, musisz jak najszybciej wyruszyć do Egiptu w jego poszukiwaniu. Nie kontaktuj się w tej sprawie z nikim innym z bractwa. Nie mogę podać teraz żadnych szczegółów, ale jestem pewien, iż do organizacji zakradł się ktoś, komu nie wolno ufać. Nieprzyjemnie. No cóż, jeśli coś przytrafiłoby mi się przed twoim przyjazdem, to przedmiot przekaż mojemu przyjacielowi, który przybył do Londynu dnia 15 kwietnia. Nie powinieneś mieć kłopotów z jego rozpoznaniem. Wygląda on tak. Według opisu mości ojcze, do pastorów mówi się mości ojcze, czy inaczej, bo nie do końca wiem. Wielebny, może być wielebny. Mości wielebny. Muszę przyznać, że opis pasuje idealnie wręcz do ciebie. Opowiedz mu wszystko, co ostatnio zaszło w naszym bractwie i żegnaj. Podpisany Stanley Herbert. Herbert. Tak więc pan Stanley zawiadomił naszego Edwarda. Zgadzałoby się, iż to ten młody chłopak. A żeby coś tam się dowiedział i się z nim skontaktował? Ale Edward chyba zauważył, że jest w bardzo niekorzystnej sytuacji i pobiegł do pana pastora. Z tego listu czy nie wynika, że coś się mogło już stać Stanleyowi Herberowi? Nic nie wynika, Wielebny. Jeśli coś przytrafiłoby mi się przed twoim przyjazdem, to przedmiot przekaż mojemu przyjacielowi. Czy tak nie powinno się rozumieć, że panu Stanleyowi, czyli autorowi tego listu, coś już się przytrafiło, dlatego przekazał coś Edwardowi, który chciał przekazać to mi, jest jako osobie zaufanej. Dlatego, prawdę mówiąc, no, zmierzamy właśnie do Stanleya, nie mamy jak tego zweryfikować wcześniej, pewnie zaraz i tak się przekonamy, ale coraz bardziej mnie to wszystko niepokoi. Chociaż cieszę się zaufaniem Stanleya, cieszy mnie to okazanie bądźmy tego zaufania. Przygotowani na wszystko, niestety. No ale zobaczmy, co to za przesyłka. Okej. Okay. W tej paczce. Już. Ten papier staram się tak nie porozdzierać, że ewentualnie będę mógł zrzucić. A, takie to było. Nie było sznurka.
odcinasz te sznurki oraz delikatnie rozwijasz ten papier na tyle, na ile się da to ostrożnie zrobić i widzisz, że pod zwitkami tego papieru kryje się raczej prostej konstrukcji podłużne takie drewniane pudełko. W ogóle nie jest na pewno jakieś stare, raczej powiedzmy coś z aktualnej w miarę produkcji. Zwykła taka prosta skrzyneczka, w której można przechowywać cokolwiek. No, ma około jakiś tam, nie wiem, metra, może nieco mniej niż metr długości, może yard, może trochę mniej niż yard. Co sobie sugerowało, że jest w tym umieszczone coś podłużnego, nie wiem, może cokolwiek. Ostrze na przykład jakieś, albo nie wiem, flet na przykład długi, prosty, albo cokolwiek innego mogłoby się w tym zmieścić. No i zamknięte jest na taki prosty po prostu zamek, gdzie tylko się taką zapadkę od tego i można sobie otworzyć, nie? No to raczej jak już otworzyłem z papieru, to wieczko też podniosę. Anders już pokazał, że to robi, więc dajmy mu wykonać. Twoim oczom ukazuje się... Twoim oczom, Finlayu, ukazuje się długi na około jakieś 80 cm kostur z głowicą wykonaną w kształcie głowy kota, który wygląda jakby był zrobiony z materiału, który na pierwszy rzut oka przypomina ciemne drewno, aczkolwiek, nie wiem, jeżeli dotykasz tego przedmiotu, Wiesz co, ja na pewno będę chciał bardzo dokładnie przeanalizować i ewentualnie określić wartość tego. No, z racji na swoje zawodowe zainteresowania. Sprzedaję. Ja wiem o tym, ale będę chciał, żeby się orientować, co to jest. Tak wiadomo, dotknę, bo oczywiście rączek nie powstrzymam ciekawości ludzkiej, więc to dotknę niestety tego. Dotykasz tego i pod palcami czujesz, że to na pewno nie jest drewno. Nie wiesz, co to jest w ogóle za materiał, z którego wykonany jest ten przedmiot, natomiast jesteś przekonany, że to na pewno nie jest drewno. Okej. Ma taką podobną strukturę z wyglądu, jakby było to coś ala, nie wiem, jakieś ciemne drewno, heban jakiś czy cokolwiek, ale na pewno to nie jest drewno, nie? Mhm. Ale co to jest? Nie jesteś w stanie tego określić tak bez jakichkolwiek, nie wiem, odczynników chemicznych czy jakichś badań bardziej takich laboratoryjnych, nie? Wiem, ale no, na pewno jakieś szkło powiększające takie sobie wyciągnę z kieszonki, żeby przyjrzeć się lepiej, tam nie wiem, spróbuję postukać, czyli jakiś metaliczny dźwięk na przykład będzie. Jak wiesz, tak typowo jak zanosisz coś do lombardu i właściciel dokładnie przegląda towar, jaki mu przynosisz, nie? To jest na tej samej zasadzie teraz podejście. Jacksonie, to jest duże, więc też waga ci może trochę powiedzieć, czy to jest ciężkie, czy lekkie. Wszystko próbuję określić, na ile się da. Nie wiem, jakaś... Nie wiem, masz Mythic Tulu? W ogóle jakieś nie masz pewnie. Raczej nie. Ewentualnie jak chcesz widzieć coś więcej na temat tego przedmiotu, znaczy ewentualnie przypomnieć sobie, czy kogokolwiek coś o czymś takim słyszałeś, to ekstremalnie trudny rzut na okultyzm. Tego mam 5. Ja mam 45. Mogę spojrzeć i spróbować coś zauważyć. No, ja na pewno to wiesz, tak trzymam. Oglądam to raczej, jak siedzimy obok siebie, to widzisz, nie? Na pewno wszyscy na pewno zauważacie, że przedmiot wygląda niesłychanie staro. Nawet bym powiedział, że wygląda prastaro. Mm-hmm. Okej. Okay. Okej, ale patrząc okiem fachowca, na pewno to może być dużo warte. W sensie, to jest coś... możesz przerzucić, spróbować. I w sumie nie wiem, jakie konsekwencje by miały być. No nie wiem, no... O! Nie. Mam dokładnie tyle samo okultyzmu, co ty. Mamy znowu bardzo podobne postaci z Shasashes. Czekaj, ja co mam? Zręczne palce, bijatykę, unik, spostrzegawczość. I pamiętność, bo ostatnio uświadomiony zostałem, że pieniądze są bardzo ważną cechą charakteru. No, ja też mam majętność, mam perswazji bardzo dużo. Nie mam bijatyki, ale mam broń palną znowu. Coś jeszcze ciekawego? Nawigacji trochę więcej i urok osobisty. Więc... To dobrze, bo ty bardziej gadaj z ludźmi, ja zajmę się robotą. Gadać z ludźmi to robię na co dzień.
No. To myślę, że trafił pan wręcz na zawodowca w zakresie gadania z ludźmi. I bardzo dobrze. Czyli nie wiemy nic. No, więc... Ewentualnie chcesz przerzucić? To... Przerzucić, ale co? Forsować? No. Co ja muszę tutaj zrobić, żeby forsować? Aha, tutaj. Jeszcze raz rzucić. Dobra. O, ale Joshua... Nie wiem. Nie. Nie, dobra. Dobra, nic z tego nie wynika. Wiesz co? Nie. Erneście, trzymasz ten coś w rodzaju kostura w dłoni i przyglądasz się tak wodzi wzrokiem i czujesz, jak zaczyna robić ci się niedobrze. Czujesz, jak zaczyna, wiesz, kabina dorożki zaczyna ci nagle wirować przed oczami. Widzicie, jak wasz przyjaciel robi się powoli coraz bardziej zielony na twarzy. Rzuć mi, Erneście, na poczytalność, nie? Ulele. Jadłeś dzisiaj śniadanie? Pamiętaj, zawsze trzeba zjeść dobre placuszki rano. Ja tak, w momencie, kiedy zauważę, że coś jest nie tak, to tak to... Normalny? Normalnie rzucam? Tak. Tą laseczkę tak zabiorę z rąk, odłożę do skrzyneczki i tak przymknę skrzyneczkę. Kiedy ten wzrok już zaczął się tak rozmywać, Erneście zaczął tracić już jakby orientację, trochę jakby gdzie się znajdujesz, czy jakbyś im bardziej się wpatrywałeś w ten kostur, tym bardziej jakby odpływałeś z tego świata i czułeś się coraz gorzej, to w momencie, kiedy Finlay zabrał ci go z ręki i schował do skrzyneczki, to po chwili te nieprzyjemne uczucie tych zawrotów głowy ci mija i ten takie rozbieganie, ten kręcący się dookoła kabina dorożki też przestaje, z powrotem wraca do normalności, nie? I już wasz towarzysz przestaje być znowu zielony, nabiera znowu jego zdrowych kolorów na twarzy i przestaje. Ach, przepraszam panu. Mam tam tą kopertę, to mogę powachlować troszeczkę jaśnie wielebnego, żeby mu lepiej się zrobiło. Dziękuję panie Green. Nie wiem, czy to długa podróż, czy może ten wiek, czy może te jednak zapachy londyńskie tak nagle mnie osaczyły, że się dziwnie przez chwilę poczułem. No ale... Faktycznie rzeczkie powietrze. Czekajmy pierwszej herbaty i myślę, że będzie panu lepiej. Na pewno. English breakfast tea. To jest to, czego mi potrzeba w tej chwili. Mam nadzieję, że u Stanleya wszystko w porządku i że będzie nas w stanie ugościć na spokojnie i wszystko wytłumaczyć przy filiżance herbaty. Myślę, że będzie o czym rozmawiać, pomijając to, co działo się na dworcu. On jako specjalista od spraw ezoterycznych i szczególnie Egiptu na pewno będzie w stanie nas uświadomić, czymże jest ten bardzo interesujący artefakt. Egipt. Nie było żadnej bliższej wyprawy jakiejś, nie wiem, do Irlandii. Musi tych ludzi nieść po całym świecie. Może Anglicy lubią jednak trochę zażyć trochę słońca i... Wyrwać się z tej bliskiej wyspy, tak? Pan Green w tym momencie tak wymownie opuścił okienko i wychylił się przez to okienko, patrząc na niebo londyńskie, które jest w tym momencie szare i nie wiadomo, czy zaraz przestanie padać, czy zaraz zacznie padać znowu. Tak odsmokał trochę, że rodowity Anglik nie do końca wie, czym jest słońce, panie Erneście. Myślę, że taka zmiana mogłaby być co najmniej niekomfortowa. Może być nawet groźne dla zdrowia. Oj, tak. Słyszałem o czymś takim jak poparzenie słoneczne. Podobno straszna dolegliwość. Lepiej nie wychodzić na słońce za długo. Kto by pomyślał? Miejmy to już za sobą. Więc tak trzymacie, któryś z was, Finlay pewnie trzyma na kolanach tą paczuszkę z tym tajemniczym kosturem. Ernest się pewnie temu przygląda dosyć podejrzliwym wzrokiem. Macie te dwa niecodzienne przedmioty w swoich rękach, czyli list oraz ten ów dziwny artefakt, zapewne pochodzący właśnie ze starożytnego Egiptu, tak jak rzekł Joshua. I czujecie, jak po, nie wiem, pół godziny jazdy, przebijania się przez londyńskie uliczki, dorożkarz smoka i tam pokrzykuje na konie doczepione do tego zaprzęgu, i dorożka powoli staje, dorożkarz uchyla okienko. Jesteśmy na miejscu. Ważne pytanie, czy jesteśmy na miejscu, że nas wkręca? To wystarczy przez okno wyjrzeć. No. To robimy! Myślę, no że tak, nawet wyśledliśmy. Tak. No to wyglądając przez okno, no to faktycznie widzicie, że okolica się zmieniła. Wysokie kamieniczki, ciasne uliczki za
zamglone ulice Londynu zmieniły się na nieco szerszą, wybrukowaną drogę, więcej nieco drzew, większy prześwit na szare, pochmurne niebo i widok na ogrody przylegające do różnych rezydencji, które się tutaj mieszczą. Ewidentnie zaczęła się ta przedmieściowa część Londynu, gdzie właśnie mają swoje rezydencje co bogatsi mieszkańcy albo jacyś, którzy odziedziczyli te posiadłości z dziada, pradziada na przykład i dzisiaj utracjusze, którzy przetracają swój majątek zbudowany. Prawie jak w domu. Mówisz to stępując po schodkach dorożki na wybrukowaną ulicę, tak? Nie, mówię już to stojąc na chodniku i tak rozglądając się, oceniająco, patrząc na kolejne wille, zastanawiając się, która ostatnio była remontowana, a która jest akurat bardziej stara. Wszystkie w tym świetle porannego słońca, które ledwo przebija się przez te zasłony chmur, wyglądają dosyć podobnie i dosyć podobnie ponuro. Innymi słowy, sąsiedzi ze sobą konkurują, jeżeli jeden sąsiad coś wprowadza, to zaraz wszyscy tam mają. Czyli typowa wyższa klasa miejska tutaj żyje. Dobrze, łatwo zbijać na nich interesy. Myślę, że idziemy do rezydencji. Okej. Okay. Oczywiście, jeżeli coś będzie niecodziennego, nie wiem, ktoś na przykład stoi pod bramą, obserwuje, to raczej bezpiecznie podejdziemy do tego, a nie będziemy tak na pałę wmaszerowywać od razu. Ktoś nas w ogóle wita, zauważa, czy jakiś czworonok wyskakuje nam na powitanie? No właśnie, jak już było wam wiadomo, profesor mieszka w dosyć dużej wiktoriańskiej rezydencji, która mieści się właśnie na przedmieściach Londynu. I pierwsze, co się rzuca w oczy, to dosyć duży i mocno zapuszczony ogród. Brama z kutego żelaza, która zwykle zamknięta odgradzała posiadłość Herbera od roztaczającego się wokół Londynu, jest w tej chwili półotwarta. I kiedy zapłaciliście dorożkarzowi, ten pojechał w swoją stronę, to wokół was roztacza się absolutna cisza. Co robicie? Zerkam przez bramę. Nie przechodzę jeszcze z tą ogrodową bramę, ale zerkam po prostu przez nią. Widzę tylko więcej zielska, czy coś konkretnego? Widzisz więcej i wyraźniej ten zaniedbany ogród i widzisz brukowany chodnik ciągnący się od bramy aż tam w kierunku znajdujący się głębiej posesji. Ciągnie się on już pod schody wchodzące na coś w rodzaju ganku czy też tarasu przed wejściem do posiadłości, przesłoniętej pewnym zadaszeniem, natomiast nic jakiegoś podejrzanego nie rzuca ci się w oczy, a może właśnie to jest podejrzane, że nic absolutnie nie rzuca ci się w oczy. Tak samo jak nic nie rzuca ci się do gardła. Nie ma tu żadnego psa stróżującego, który wypadłby nagle z głośnym szczekaniem przywitać obcych. Tak jak już mówiłem, jest tutaj absolutnie cicho i spokojnie. Widać po tym ogrodzie, że Stanley bardziej się zajmował sprawami pozaziemskimi niż ziemskimi. Zwykłem mawiać, że poranna herbata najlepiej smakuje pod liściami dorodnego buka w naszym prywatnym ogródku, ale ten ogródek, choć prywatny i ewidentnie widzę buk, sprawia wrażenie, że ta herbata mogła nie smakować by tak dobrze. Spokojmy może, zobaczmy, czy w ogóle ktokolwiek rezyduje w środku. Może chociaż pani gosposia będzie coś gotować. No, ja myślę, żebym się rozglądnął tak na zewnątrz, czy jest cokolwiek do, nie wiem, zapukania, jakiś, nie wiem, dzwon, czy coś kołatka takiego. Ten listy od Stanleya dostaliśmy dopiero co. Wzywał, więc wysłał nam je parę dni temu. No pewnie. Prawda? Tak. No, myślę, że nawet więcej, może nawet ponad tydzień, bo tam jeszcze kwestia zorganizowania sobie biletu na przejazd i tak dalej, to mogło potrwać trochę dłużej. Ale no na konkretną datę byliśmy umówieni. Tak, ale no, powiedzmy, że to na przestrzeni dwóch, trzech ostatnich tygodni gdzieś tam dostałeś tą informację i miałeś czas, żeby się przygotować, nie? Że chce się spotkać wtedy i wtedy. No to jak nie ma nic na bramie, żeby pukać, to ewentualnie... Nie ma na bramie. Jest tylko ewentualnie postawiona, znaczy zawieszona skrzynka na listy metalowa taka, ale jakieś kołatki czy dzwonka, żeby zadzwonić, no nie. Ale
To jest brama żelazna, przez którą się przechodzi, żeby dotrzeć do drzwi wejściowych, prawda? Tak, tak. Jest w tej chwili lekko uchylona. No to możemy, myślę, przejść i iść do drzwi. I faktycznie jest tabliczka Keep Out, czy to tylko tak na zdjęciu? Nie, to tylko taka grafika. Szukałem jakiejś miary po nowej rezydencji, dobrze. Taka mi się trafiła. Dobra, bo właśnie zastanawiałem się, czy to nie wiem, jakaś puszczona, czy jakaś policja zajęła, czy coś, ale jak tak, no to jak uchylone jeszcze, to tym bardziej. Ewentualnie bym sprawdził tylko, czy skrzynka na listy jest opróżniona. Na ile tam jesteś w stanie wsadzić rękę i pomacać, to nie ma w niej żadnych listów. No, to mnie interesuje. Okej, no to myślę, że będziemy się powoli kierować w głąb ogrodu. Ruszacie powoli w kierunku drzwi wejściowych do rezydencji. Pod waszymi stopami chrzęszczą niezagrabione dobrze liście i jakieś drobne kamyczki, drobny żwirek. Docieracie pod schody wiodące na ten półtaras, czy jak to można nazwać, przed wejściem. I widzicie już w tej odległości, że drzwi do dosyć mocne, duże, dwuskrzydłowe drzwi do mieszkania, do rezydencji Stanleya Herbera są otwarte, a być może nawet wyglądają na wyważone w jakiejś części. No to na pewno chciałbym się porozglądać właśnie, czy są jakieś ślady wskazujące na jakieś konkretne działanie typu siłowe włamanie, czy nie wiem, jakieś na zewnątrz coś porozwalane, porozrzucane, no wszystko, co może się podejrzane wydawać, co na cokolwiek nakieruje. To rzuć mi na spostrzegawczość. To nie, no będę personał. Jaka kara ewentualnie? Wiesz co, bez kary, bo nie jestem w stanie nic ciekawego wymyślić sobie tutaj. Co ty robisz? Co mi ominęło? Poszedłem tylko sobie po zakąskę. Było tak, że podeszliśmy bliżej, drzwi były lekko uchylone, możliwe, że wyważone. Dlatego rozglądam się za wszystkimi jakimiś znakami, co może nam powiedzieć cokolwiek, co się stało już odtąd. To ja się może porozglądam z tobą. Więc tak. Finleju, zauważasz raz, że jesteś raczej pewien, że mimo że światło dnia przesłaniane przez to zadaszenie nad tym wejściem nie jest jakieś super mocne, to zauważasz, że drzwi ewidentnie raczej wyglądają na takie, które ktoś wyważał, żeby dostać się do środka, a druga sprawa to zauważasz ślady zabłoconych butów, które wiodą z tej dróżki, którą przyszliście po schodach w kierunku drzwi, a potem widać drugie, jakby drugą stronę, jakby te ślady się oddalały od tych drzwi. I ginął już na tym drzwirku. Tak. Ktoś wszedł i wyszedł, okej. Okay. Mhm. Dobra, ja wiele więcej nie widzę, chyba że jest sens żuraw, abym forsował rzut. Chyba nie ma. Jeszcze Finleju zauważasz, że wszystkie okna, które jakby wychodzą z tej strony na ogród, są pozasłaniane zapewne ciężkimi kotarami od wewnątrz. Mhm. Myślę, że tak bym laską spróbował bardziej uchylić, nie wiem, czy na zewnątrz, czy do wewnątrz, to tak albo popchnąć laską te drzwi, czy tak właśnie włożyć do środka i tak odchylić, tak żeby mieć lepszą perspektywę. I tak jeszcze ewentualnie zapukać w te drzwi, tak. Halo, panie Stanleyu, jest pan w domu? Więc jak podchodzisz do tych drzwi, popychasz je delikatnie laską, one z lekkim skrzypieniem otwierają się do środka, widzisz, że w środku jest absolutnie ciemno, nie palą się żadne światła, żadne, nie wiem, świeczniki, żadne lampy naftowe czy gazowe, nic takiego nie ma miejsca i chciałbym, żebyś rzucił na nasłuchiwanie. Raczej nie wyszło. Mogę forsować ewentualnie, ale... A co robi pozostała dwójka? Jak widzicie, że Finlay zbliżył się do drzwi, tam lekko popchnął i tam zawołał panie Stanleyu i zagląda, tak wsadził głowę i tak zaglądał do środka. O. Wszystkie inne okna są zasłonięte, tak? Tak, tak, tak. Właśnie państwo proponują wejść, ale cicho. Nie, to jest nasłuchiwanie. Faktycznie idą one. O, tutaj. O, ja mam wysokie wysłuchiwanie. Może jeszcze ja rzucę. Rzucam.
to rzucę. Może zupełnie nawet niechcący, może coś usłyszę. Kiedy głos Finleya niknie, rozchodząc się echem po pustym holu, Erneście, nastawiasz uszu, żeby ewentualnie wychwycić cokolwiek, nie wiem, czy słychać jakieś kroki zbliżającej się osoby do drzwi, czy słychać może głos Stanleya, który miał odpowiedzieć na wezwanie Jacksona, ale kiedy tak wsłuchujesz się w tą przenikliwą ciszę, nagle do twoich uszu dochodzi gdzieś tam z głębi holu takie jakby coś takiego to chyba wszyscy usłyszeli. Nie, to ty, to jest taki delikatny, nie? Taki skryty, ukrywany, tak? Że ktoś... Tak, że coś jakby chichot, coś jakby chrząkanie, jakieś charczenie, coś takiego dociera do twoich uszu, nie? Słyszeliście to? Tak jakby ktoś tam w środku był i do tego jeszcze... Słyszeliście ten śmiech? Co? Może panisz mówi najlepszego. Z jednej strony na zawołanie Stanleya nikt nie odpowiada, ale z drugiej strony no jestem pewien, że usłyszałem czyjś głos. Coś dociera do mnie, faktycznie słyszę. Jakby z piętra pierwszego? Nie, to ewidentnie gdzieś z głębi holu jest. A, z głębi holu? Czyli blisko. No to niedobrze. Miejcie z głębi holu i być z głębi holu i być może tak bardziej z prawej strony, ale na pewno gdzieś z tego poziomu rezydencji. Leju, jesteś tam? I tego się eju, tam, am, tak, rozlega się po rozległym pomieszczeniu, ale i tylko... Niedobrze. Panowie, przygotujcie swoje laski. Nie chciałbym wyjmować broni od razu. To by było bardzo niedżentelmeńsko. Zobaczmy, może temu człowiekowi jednak uda się pomóc. No, ja tak raczej mogę iść nawet pierwszy, już nie tyle odpierając się laseczkę, odtrzymając laseczkę w ręku, jeżeli by coś miało wyskakiwać, ale tak właśnie starał się rozglądać i szukać, no, bo faktycznie coś tam jest w środku, nie wiem, ja nic nie słyszę, ale no, oczy dookoła latają normalnie, jakby zaraz miał coś mnie zaatakować. Ile Finlay ma wzrostu, pamiętasz? Znaczy, ustalałeś to sobie? Ale coś takiego pomiędzy 1,80 m, 1,90 m pewnie. To generalnie Finlay z Joshua są relatywnie podobnego wzrostu, tylko Finlay jest szeroki w barach, a Joshua jest smukły w barach. Tak. Więc przekraczacie powoli próg rezydencji, przesuwając się obok drzwi, w których ewidentnie widać, że zamek został w jakiś sposób wyłamany, żeby ktoś mógł dostać się do środka, i wstępujecie na wykładany płytkami i takim przetartym już starym chodnikiem korytarz tego holu i stajecie w nim na chwilę, żeby wasze oczy mogły powoli przyzwyczaić się do panującego tutaj mroku. Kiedy po tych kilkunastu sekundach wasze oczy nieco adaptują się do panujących ciemności, zaczynacie wychwytywać jakieś pierwsze światłocienie, jakieś pierwsze kształty wyłaniające się z tego mroku różnych, nie wiem, elementów draperii, jakieś wieszaki na ubrania i temu podobne wyposażenie, które zwykle znajduje się w takich miejscach. Zauważacie po prawej stronie klęczącą w pewnym oddaleniu postać. Wygląda raczej na starszego mężczyznę i chyba ubrany jest w liberię lokaja. Klęczy na podłodze holu i to chyba on jest źródłem tych dziwnych chichotów i takich pochrapywań, po takich dziwnych odgłosów, które z siebie czasami wydaje. Wygląda na niebezpiecznego? Myślę, o ile pamiętasz, Sir Stanley miał jakiegoś lokaja, który był dosyć... No był starszym od niego mężczyzną i to był taki typowy starszy pan, bardzo dystyngowanych manierach, bardzo uprzejmy, wiadomo. Taki typowy angielski lokaj, który ze stoickim spokojem przyjmuje gości i tak dalej, wiesz. Dawaj mu imię, bo podejrzewam, że chyba mógłbym pamiętać jego imię. Chyba miał na imię Francis. Okej. Okay. Francis, a
Wszystkie świętości naszą szanowną królową. Co tu się stało i czemu, mości panie, klęczysz pan? Także, porozmawiajmy. Ale ty podchodzisz do niego, czy tak mówisz z tej odległości, gdzie tam stanąłeś? Podchodzę, mimo wszystko podchodzę. Podchodzisz i widzisz w tych ciemnościach, że ów lokaj Francis klęczy, głowę ma opuszczoną tak bardziej na piersi i tak jakby całkowicie nie zauważał, nie odnotowywał twojej obecności, cały czas klęczy na podłodze, ręce ma tak zwieszone gdzieś tam po bokach ciała i tylko i tak wiesz, cały czas tak. Czy nad czymś klęczy, czy klęczy w miejscu? Tak, po prostu klęczy w miejscu, wiesz? Okej, nie ma przed nim nic, żadnego. Widzisz tylko coraz, że tak powiem, z sekundy na sekundę uzyskując coraz lepszą jakość widzenia w tych ciemnościach. Widzisz, że no to jest starszy mężczyzna, ma już taką postępującą mocną łysinę i tylko taki wianuszek siwych włosów dookoła głowy i on tak z takimi przesuniętymi ramionami do przodu tak siedzi. Obejdę go jeszcze jak coś, obejdę z każdej strony, żeby zobaczyć, czy może, nie wiem, w twarz mu się coś stało, czy z torsu mu coś wycieka, tego typu rzeczy, także ocenić wizualnie. To rzuć na spostrzegawczość, ale z kością karną, bo jest tu dosyć ciemno. Yes, sir. Ja tak raczej stanę w miarę blisko niego, ale znowu nie za blisko i będę obserwował, czy nagle nie wykonuje jakichś ruchów, w sensie, żeby mu coś nagle nie odbiło, że siedzi sobie szalony, siedzi i nagle rzuci się na kogoś. Postaram się zabezpieczyć sytuację. Mój test dany, jak coś. Obchodzisz go delikatnie dookoła, mężczyzna dalej zdaje się w ogóle nie rejestrować twojej obecności, nie reaguje na ciebie. Ale jak mu się tak przyglądasz, to wydaje ci się, że chyba coś kapie mu z ust. Że czasami widzisz, jakby taka stróżka opuszczała jego opuszczoną twarz i spadała na podłogę, na ten chodnik przed nim, na którym klęczy. To się czymkolwiek różni od śliny, bo w tym stanie to ślina może mu kapać z ust. Prawdopodobnie jest to ślina. Ogólnie nie jest to dla ciebie jakiś mocno przyjemny widok, nawet bym powiedział, że lekko odrażający, więc jeszcze rzuć na poczytalność. Przesady. Niech ci będzie. Proszę. Okej, nie, zdrygasz się tylko lekko, ale nic więcej się ci nie dzieje. Co robi pozostała dwójka? Ja obserwuję cały czas, pilnuję, żeby nic się nagle nie wydarzyło. Mm-hmm. Staram się, no tak, trzymam tą laskę tak bardziej w pozycji, jeżeli się by chciał rzucić, to żeby go zdzielić przez łeb. A Ernest? Ja się zastanawiam, trochę jestem zszokowany. Też jakoś przez mgłę być może pamiętam tego Francisa, może kiedyś tutaj też chyba byłem, więc tak staram się do niego może odezwać. Francisie, co z tobą? Co? W sobie wylepny Ernest to mógłby rzucić się modlić o zdrowie Francisa. Egzorcyzm. Tak. Na Boga! Opa! Dojdź do siebie! Ostatnie namaszczenie. Ty do niego podchodzisz i go dotykasz, czy tylko tak z daleka stoisz i do niego tak mówisz? Dobre pytanie. Wiesz co, może tak, bo myślę, że już go obserwujemy od chwili i jak na razie wygląda statycznie. No może faktycznie spróbuję do niego podejść, nie będę go może tutaj namaszczać, ale przynajmniej go jakoś tak dotknąć, jego ramienia. Tak, żeby z nim nie aż tak, ale przynajmniej go delikatnie dotknąć ramienia, żeby po prostu z nim jakiś taki kontakt fizyczny nawiązać, żeby być może to go, jeśli nie głos, to może to go jakoś tam sprowadzić do nas. Ale tak oczywiście delikatnie to robię i tak powoli, żeby go nie przestraszyć i żeby Ja bardzo uważnie patrzę, czy faktycznie ten dotyk działa i na przykład zaraz jego ręce nie dotyk, który leczy. Tak, więc. Zresztą on robi to samo, stoi obok, bo chyba jest bliżej jeszcze, ze względu na to, że już go obszedł i bardziej obserwuje, czy Francis w amoku nie rzuci się na naszego wielebnego. Wielebny Myrtle podchodzi do najwyraźniej jakiegoś, można powiedzieć, nie wiem, obłąkanego, czy jakiegoś przebywającego w niesłychanym szoku lokaja
delikatnie kładziesz mu rękę na ramieniu i tam wygłaszasz jakąś swoją uspokajającą mowę, kiedy nagle widzisz też tą skapującą buzi nieszczęśnika ślinę, kiedy nagle głowa tego lokaja tak podrywa się do góry. Przez chwilę krzyżujecie spojrzenia i widzisz w ogóle, że lokaj taki, wiesz, taka twarz wykrzywiona, w ogóle o totalny obłęd w oczach. Widzisz, jak ślina cieknie mu gdzieś z kącików, uspływa mu po brodzie i w ogóle, wiesz, patrzy się na ciebie i widzisz, wiesz, że on ciebie nie widzi, on nie wiesz, co dokładnie tam widzi tym swoim obłąkańczym wzrokiem, ale zaczyna się tylko głośno i głośniej tylko zaczyna się śmiać i harczeć jednocześnie i tylko czasami takie drgawki przechodzą przez jego ciało, ale i tam, wiesz, zaczyna go wykrzywiać. Wiesz, odruchowo też wzdrygasz się na ten i też mi rzuci na poczytalność jeszcze. No tak, trochę się myślę, że ten nagły właśnie ten jego odruch i okrzyk pewnie na pewno mnie tak troszeczkę właśnie odrzucił na poczytalność, tak? Normalnie. Ernestie, takich ludzi to zwykłe mawiać, że oni lepiej to odpoczęli, więc zamkniętym. Rzuć D4 jeszcze. D4. Aha, nie wyszło ci? To bardzo. O, krytyczny. Tak, bardzo nie wyszło. Roll. Może napluł na twarz. O! I to 4 jeszcze. Widzisz, wiesz, kiedy ten lokaj tak poderwał głowę i tak spojrzał na ciebie tym swoim szalonym wzrokiem, to po prostu serce momentalnie znalazło ci się w gardle. Wiesz, tak odskoczył. Widzicie, jak Ernest tak odskakuje od tego mężczyzny, łapie się za klatkę piersiową. Taki jakby, wiesz, totalnie się wystraszył. Tak, prawie nie? 50 lat, to już nie wiem, czy to już chyba nie na moje. To ja cię złapię za ramiona i cię odprowadzę od tego widoku, czym dalej. Dziękuję, panie Green. Biedny człowiek. Finleyu, przy okazji, rozglądając się uważnie wokół, zauważasz, że gdzieś tam w głębi holu, z lewej strony najprawdopodobniej do jakiegoś pomieszczenia uchylone są drzwi, bo widzisz takie lekko mrugające jakby pobłyski jakiegoś światła dobiegającego z wewnątrz tego pomieszczenia. No i oprócz tego w tym holu też znajdują się schody prowadzące na wyższe kondygnacje tego budynku, nie? Okej, okay. Ja myślę, że skoro już ustaliliśmy, że lokaja konkretnie popieprzyło, to nie będę już dalej się skupiał na obserwowaniu go, co najwyżej zachować dystans i bardziej właśnie skupiłbym się na sprawdzeniu mieszkania, pewnie zaczynając po kolei od pokoi na parterze, potem na piętro. No w poszukiwaniu czegokolwiek, co właśnie świadczyłoby o włamaniu, coś zostało rozgrabione, cokolwiek się wydarzyło, jakieś ślady na ścianach, plamy, nie plamy, przestawianie, no wszystko, co może być jakkolwiek mówiące na ten temat, no co się wydarzyło tutaj. Jasne. Więc rzuć na tutaj na spostrzegawczość jeszcze. Co szersze, ja chciałem tylko zaproponować, że może twoja pozycja trzeba się faktycznie rozglądać, moja pozycja zapytała, co robisz. Twoja pozycja powiedziała, że zaczynasz się rozglądać. Na co Joshua zaproponował, no może chodźmy po tych śladach, co widzieliśmy je przy wejściu, to przy okazji zobaczymy, gdzie one prowadzą. Okay, jakie były ślady przy wejściu? Błota. Były. A, błota. Tylko czy w środku są? To jest pytanie. No to rzuć na spostrzegawczość. To ja też. Szału nie ma. Czekajcie, zgubiłem spostrzegawczość. Dziękuję, szukałem na pewno z jakiegoś powodu. Wow, ale weszło. Zarówno Finley, jak i Joshua zauważacie, że ślady zabłoconych butów ciągną się od wejścia do holu aż po te uchylone drzwi w głębi holu, za których dobiegają te jakby takie rozbłyski migoczącego światła. Pewnie pali się tam jakaś lampka albo jakaś latarnia gazowa, coś ten deseń, nie? Słychać coś stamtąd, czy tylko szanownego lokala? Oprócz oszalałego, obłąkanego lokaja w całym domu nic słychać, żadnych odgłosów. Nie słychać pana Herbera przede wszystkim. Jasne. Przestanowczy przy tych drzwiach. Poglądam się na Ernesta. Poglądam się na Finleya. Tak. Chodzimy. Jednym paluszkiem naciskam na drzwi, tak lekko je popycham, być może nawet ze skrzypieniem. Znowu drzwi uchylają się z lekkim skrzypieniem i waszym oczom w migotliwym świetle
stojącej na blacie ciężkiego machoniowego biurka ukazuje się straszliwa scena, gdzie na biurku z roztrzaskaną czaszką z rewolwerem kalibru 44 leżą zwłoki Sir Stanleya Herbera. Na ścianie za nim, w tym migoczącym blasku lampy naftowej, widzicie rozchlapane, krwawe plamy. To mózg i krew nieboszczyka oznaczyły rozpryskiem po prostu efekt działania broni palnej i poproszę znowu o rzut na poczytalność. Jasne, żuraw już rzucam, tylko ja się potrzebuję dopytać. Czy to jest kaliber 44? Tak, to jest kaliber 44. Tyle? To jest kula? Ale bo 40... kaliber 44 to są 44 mm. Tak. Czyli 4 cm, 4,5. Rewolwer, tak, może być. Kuźwa. Znaczy, to jest chyba, nie wiem, czy one mają średnicy 44, ale to jest taki ciężki kaliber, tak. No rewolwery niektóre miały pierdolnięcie. No i ja kojarzę rewolwery właśnie z 9 albo 10, dlatego tak... Nie, są Colt Magnum na przykład, czy coś, są takie. No, mi weszło. Dobra, poczytalność zdana, ale to Ernestowi nie weszło, tak? Jak ci, co zdali, tracicie... K1 punkt poczytalności, a pan Myrtle traci K6 punktów poczytalności. K6? Jeszcze mam coś rzucać? Tak. Tylko tak dużo. Ile stracisz? Bo nie zdałaś testu. Mhm. Ja bym chciał, no, pierwsze co, to tak popatrzeć. Wyjść. Czy... Nie, to. Ale tracisz tylko 2, więc ewidentnie ten widok wami wstrząsnął, ale po Erneście, który do tej pory jeszcze nie pozbierał się do końca po widoku oszalałego lokaja. Kolejny widok, jakby nie było zmarłego w tragiczny sposób, może nawet jeśli nie przyjaciela, to dosyć bliskiego znajomego. No, widzicie na jego twarzy malujący się wyraz po prostu głębokiego wstrząsu w tej chwili. W życiu bym nie podejrzewał, że będę tak blisko anatomii ludzkiej. Nie. Święty Chrystus. Że anatomia ludzka będzie tak blisko mnie. Dokładnie. Finlay tak niezbyt zadowolony, ale z taką nietęgą miną, ale tak bym podszedł bliżej i przyglądał się, czy to faktycznie on sobie strzelił w głowę, czy nie wiem, ktoś strzelił i zostawił mu pistolet gdzieś tam. Właśnie, jak to wygląda. To rzut na medycynę, proszę. To chyba nie ja. Zawsze 1%. Nigdy nie mogę znaleźć. 1% jest taki wymowny. Ej, szczęście? 4 szczęścia? Zawsze można wydać. O kurczę, kto by się spodziewał. No dobra, to biorę to szczęście. Było mnie tak blisko, więc myślę, że można wykorzystać. Powiem ci, Erneście. Tak, to szczęście na górze? Gdzie to jest? Klikasz na szczęście. Tam powinnaś klikać na rzucie i wydaj szczęście, coś takiego, wiesz? A, wydaj 4 szczęścia do zaliczenia, okej. Mhm. Dobrze. Dla was wszystkich, a już na pewno dla Ernesta, wygląda to jak typowe samobójstwo. Nie ma tu nic niezwykłego, jeżeli chodzi o wygląd zwłok, czy o, nie wiem, ułożenie pistoletu w dłoni i tak dalej. Ewidentnie Sir Stanley Herbert popełnił samobójstwo. Jedyna niezwykłość, jaka może być w tym wszystkim, to że nigdy nie wygląda na osobę, która byłaby zdolna do czegoś takiego, nigdy nie wygląda na osobę cierpiącą na jakieś przypadłości psychiczne, czy przejawiającą jakieś depresyjne stany, czy jakieś, nie wiem, bardzo jakby przeciągłą nostalgię, czy jakikolwiek weltschmerz, który mógłby go dotknąć, żeby chciał się targnąć na swoje życie, więc to jest ewidentnie zaskakujące. Ale sam widok tutaj tych zwłok i to, jak to wygląda, jest raczej w waszej ocenie typowym samobójstwem, nie? Ewidentnie zginął tak, że po prostu przyłożył sobie nagle rewolwer do głowy i pociągnął za spust. I to tyle, nie? Sir Stanley nie miał powodu, to nie był człowiek tego typu. Totalnie nie. To był wesoły, choć... Nakręcony na punkcie swoich pasji człowiek. Jak najbardziej, ale bardziej do mnie przemawia to, że nikt nie pisze listu
którym wyraża obawy, że coś może mu się stać, a potem sam siebie zabija. Więc albo ktoś mu w tym pomógł, albo coś bardzo niedobrego musiało się z nim stać, że sam to zrobił. Tak czy inaczej, coś złego się dzieje tutaj. No właśnie, bo przecież też, co prawda, Francis był przywiązany do Stanleya i służył tutaj przez wiele lat, ale też nie spodziewam, żeby sam fakt samobójstwa właściciela tak na niego zadziałał. To musiało być coś jeszcze. Czyli wydarzyło się coś, co sprawiło, że w tym krótkim okresie pomiędzy tym, kiedy Stanley wysłał do Edwarda list, podejrzewam, że to było dzień, max dwa temu, bo daty na liście nie ma, co nie? Nie. Żuraw. Nie. Pomiędzy wysłaniem takiej wiadomości, a popełnieniem tego jakże makabrycznego czynu, minęło może 24 godziny? I było to coś na tyle niezwykłego, że Francis postradał jednak zmysły. Moście Państwo, jestem za tym, aby wysłać specjalistę od spraw chorób mentalnych, przede wszystkim po to, aby pomógł nam wydobyć z Francisa, co się mogło tutaj wydarzyć, co sprawiło, że pan Stanley skończył w taki sposób. Specjalista do spraw paranormalnych, tak? Dobrze usłyszałem? Myślałem początkowo o zwykłym psychiatrze, ażeby pomógł nam obejść stan, w którym poszkodowany obecnie się znajduje, a być może świadek tych niecodziennych zdarzeń. Specjalista od spraw paranormalnych, myślę, że w towarzystwie znajdziemy takiego niejednego, ale tam zawitać wypadałoby troszeczkę później, szczególnie jeżeli jest tam ponoć podejrzana osoba. Oraz czy te zwłoki pana Stanleya nie powinniśmy zgłosić jednak na policję, służbom odpowiednim? Tylko jeśli tu wejdzie policja, to będziemy mieć problem z ustaleniem przyczyn, bo żadne z nas nie jest rodziną pana Stanleya. I służby z miejsca nie będą nam chciały za wiele pomóc. No, z drugiej strony, czy możemy pozostawić te zwłoki tak po prostu jak są i nie wypełnić chrześcijańskiego obowiązku pochowania zmarłych? Jak najbardziej. Pod względem pochowania zwłok jestem za. Właśnie myślałem o zawiadomieniu służb po ewentualnej rozmowie z Francisem, jeżeli oczywiście się uda z nim porozumieć. Możemy próbować, tylko wiedzą panowie, nie wiem, czy jakiś specjalista przyszedłby tutaj do tego zapuszczonego domu z ewidentnymi oznakami włamania. Zobaczyłby naszego lokaja i nie zadałby pytań typu, kim jesteśmy, co my tu robimy i dlaczego to tak wygląda. Nie pilnuj, oczywiście, że tak, ale nie wiem jak pan, ja dla pewności zabrałem ze sobą list od pana Stanleya, gdzie między innymi chociażby mam adres tego wszystkiego. Jest to moim zdaniem żywy dowód na to, że po prostu przyjechaliśmy na spotkanie, gdyż byliśmy tutaj umówieni. Nie, to zdecydowanie bardziej możemy spróbować. Możemy spróbować, choć może być ciężko wytłumaczyć, czego nie powiadomiliśmy policji od razu. Czyli tak pan stawia sprawę, panie Erneście, a co pan na to? A teraz rozmawiamy o powiadomieniu policji, czy o sprowadzeniu tutaj psychiatry, bo... Rozmawiamy o tym, co zrobić najpierw. Można zrobić obie rzeczy naraz. Jednocześnie, ale policja pojawi się szybciej. No, tak. Prawdopodobnie. I czy znamy jakiegoś psychiatrę, którego by można tak naprawdę też szybko tutaj sprowadzić i w tajemnicy? Żuraw, czy moje szerokie konotacje społeczne znają jakiegoś psychiatrę? Rzuć na szczęście. Gdzie jest moje szczęście? Obok umiejętności po lewej stronie. Czemu jest takie niskie? Ale wystarczające. Tak, znasz na pewno w Londynie przynajmniej jednego jakiegoś psychiatrę. No to tak, wiem, do kogo się zwrócić w tym celu. Co prawda poznaliśmy się przy tym, że byliśmy przy barze i po prostu zaczęliśmy rozmawiać o dobrym, ale niemniej wierzę, że ten człowiek zna się na tym, co wykonuje zawodowo. Czyli będziemy liczyć na to, że będzie dyskretny i nam pomoże bez zadawania zbędnych pytań? Myślę, że tak. Niech tak będzie. Możemy spróbować. Dobra, czyli tak posyłamy gońca? Mhm, i czekamy tu na miejscu? Chyba tak, naprawdę przed domem proponuję. Mhm.
Czy może eksplorujemy dom, skoro i tak stoi otwarty? No to na pewno wszystko byśmy przeglądnęli. To możemy tak oszacować, za ile goniec dotrze na adres. Być może dostał dwa adresy ode mnie, jedno na dom, a drugie na miejsce pracy, czy tam gabinet, nie wiem, jak ty się to bardziej widzi. I w czasie, kiedy wiemy, że i tak nikt prawdopodobnie nie zawita, to będziemy eksplorować dom, a w momencie, kiedy będziemy się już spodziewać, że ktoś raczej przyjedzie, to wyjdziemy, żeby zobaczyć, czy faktycznie coś się dzieje. Goniec dostał informację do przekazania, że prosimy o wizytę niezwłocznie, że sprawa jest pilna. ASAP. No, ale też należy założyć, że w obecnej sytuacji komunikacyjnej, no myślę, że 3-4 godziny, parę zanim godzin. Ktoś się zjawi, tak. to raczej... Normalne to wiadomo. Dlatego w tym czasie będziemy bardzo dokładnie sprawdzać mieszkanie. Ewentualnie zastanawiałem się nad zaparzeniem herbaty, wzięciu ciasteczek, na tarasie rozłożyć się, w międzyczasie posilić. A wyobraź sobie to, Saszers. Mamy wariata w domu, który klęczy i się śmieje, mamy trupa w pomieszczeniu, a my w tym wszystkim siedzimy sobie na ganku, sączymy English breakfast tea i wsuwamy ciastka. No bo czekamy na wsparcie, no to co mamy robić? Nie wiem, płakać nad nimi, patrzeć się na nich, to się lepiej na zewnątrz. Nie wiem, czy w tych czasach już dało się wyjaśnić stres zajadaniem ciasteczek, ale niech będzie. Tak, trzeba to przepić, tak, ewentualnie jak jest... Czyli jakaś... albo whisky. No, jak będzie jakaś nielegalna, bo wtedy nie wiem, czy prohibicja nie była, choć... Nie wiem. Co, w Wielkiej Brytanii? Nie, chyba normalnie tam pędzili na lewo też. A nie Ameryka! I na lewo, i nie na lewo, więc myślę, że w domu to będę wyżej postawiony człowiek, raczej ma jakąś butelkę, więc na pewno przy sprawdzaniu kuchni coś znajdziemy, ewentualnie jakiegoś biura. Ja myślę, że po tym wszystkim, co dzisiaj się wydarzyło, na pewno szklankę bym się napił, żeby nerwy uspokoić, choćby. No myślę, że tak. Widzisz, że pan Joshua tak stanął taki niezdecydowany, bo miał już sięgnąć po zieloną, uspokajającą herbatę i powiedziałeś o alkoholu. I on ma takie herbata, alkohol, herbata, alkohol. Zielona herbata, jak oryginalnie. Why not both, nie? Zielona herbata z alkoholem. Nie głupi pomysł. Myślę, że zaprzyjaźnimy się, panie Finlay. Tak wiesz, otwierałem butelkę i tak leję, dopóki nie pojesz dość. W chwili dobrze, bo jednak ma być herbata z alkoholem, a nie alkohol z herbatą. Tak, whisky z posmakiem zielonej herbaty. Dokładnie. No dobrze, moi drodzy, to w takim razie... Sprawdzamy też, wiesz, no rekonesans i jak posprawdzamy faktycznie, to potem się czekamy. No, ale czy rekonesans przeprowadzacie też w tym pokoju, w którym zginął Stanley Herbert, czy tylko poza nim? Myślę, że całość, ale tam to bym zostawił na koniec. Ten pokój z trupem. Przygotować się mentalnie. No, bo jakby coś tam miało wyskoczyć nagle, to lepiej mieć wszystko resztę z głowy. No to kto dokonuje tego rekonesansu, to poproszę o rzut na spostrzegawczość. W sumie wszyscy pewnie będziemy latać. Tak. Spostrzegawczość, gdzie to jest? Jak zwykle nie mogę znaleźć. 69, 40... Nie, no naprawdę, gdzie jest spostrzegawczość? Na jak S. Widać, nie... W prawej kolumnie, drugi od dołu. Zależy, jak masz rozsunięte te okienko. Okay, bo jeżeli zmieniasz sobie rozmiar, to się przestawiają ilości w kolumnach, albo liczba kolumn się zmienia. Nie no, teraz rozmawialiśmy, bo mózgu okienko da się przesunąć. Nie wiedziałeś. Normalnie. Nawet możesz ją walnąć pop-out i całkowicie ci wyskoczy z tego. No dobra, jeżeli panu Ernestowi nie wychodzi, a my coś tam widzimy. Dobra, więc Joshua, powiem ci tak, bo ty masz największy rzut. Jeszcze niech mi ktoś powie, które z was ma jakąś w miarę dużą wartość przy używaniu broni palnej? Ktoś z was ma? Ja. Okej. Okay. Ja się nie umiem bić, ale umiem przynajmniej strzelać. Dobra. Zaczynacie się rozglądać po tym pustym, poza oszalałym lokajem i samym,
samym trupem pana Herbera domu po tej rezydencji i tknięty jakimś przeczuciem, które gdzieś tam w środku w tobie zakwit, Joshua, zaczęłaś się uważnie przyglądać samemu rewolwerowi, który tkwił w dłoni zmarłego i postanowiłeś uważnie się mu przyjrzeć. W tym samym czasie Finlay Jackson, zauważasz na framudze drzwi, które prowadziły do tego pomieszczenia, jak już chciałeś z niego wyjść, żeby udać się w głąb domu, zobaczyć, czy coś ciekawego tutaj nie znajdziesz, zauważasz odprysk na framudze. Kiedy podchodzisz do tego bliżej, zaczynasz się temu przyglądać, zdajesz sobie sprawę, że to nie jest taki zwyczajny odprysk drewna, tylko jest to dziura po kuli. Odwracasz głowę w kierunku biurka i tak, mimo że nie jesteś ekspertem od kryminalistyki czy od balistyki pocisków, to jesteś mniej więcej pewien, że zmarły Stanley Herbert musiał do kogoś strzelać, zanim strzelił sobie w głowę. Okej, okay, już chciałem pytać, czy kula przyszła na wylot, ale dobra. Joshua, tknięty właśnie jakimś przeczuciem, sięgasz do rewolweru. No, chciałeś sprawdzić ilość pocisków. Mhm. Właśnie wypychasz bębenek, żeby sprawdzić ilość pocisków i zauważasz, że brakuje 4. A ile widzimy tutaj tych śladów? No bo jedna kula poszła w głowę, to wiemy. Druga kula poszła we framugę, w to miejsce, co zauważyliśmy, to wiemy. Czy są jakieś inne ślady po kulach? Więc rzućmy jeszcze raz na spostrzegawczość w takim razie. A ile wynosi twoje broń palna, Joshua? Krótka 20, a karabin 65. No dobrze, no to w takim razie rzuć mi na tą broń krótką z ułatwieniem. Znaczy z kością premiową. Wiesz co, kiedy Finlay zaczyna rozglądać się za tym, za kolejną dziurą po kulach, skoro wiecie, że zginęły 4, zdajesz sobie sprawę, że standardowym zabiegiem mającym na celu uchronić przed przypadkowym wystrzałem jest zawsze zostawianie jednej komory, przy której jest iglica rewolweru, pustej, tak żeby nie wypalił przez przypadek, więc to też odejmuje wam kolejną kulę. A w Finlayu, czy ty zdałeś test spostrzegawczości? Zdałeś, tak? Więc ostatnią dziurę po kuli zauważasz na suficie. Ona prowadziła cię na to ślad odpadającego tynku, który gdzieś tam zaległ na dywanie. I tak podniosłeś wzrok i widzisz właśnie, że w tym miejscu w suficie widnieje dziura po pocisku. Czyli ewidentnie zanim Stanley Herbert umarł, oddał 2 najprawdopodobniej niecelne strzały. Jeden we framugę drzwi, a drugi nie wiadomo dlaczego w sufit. Oprócz tego, Joshua, kiedy stałeś przy biurku zmarłego i przyglądałeś się temu rewolwerowi, wymieniając uwagi na temat ilości pocisków i jakby tych rutynowych działań zabezpieczających broń ze swoim towarzyszem, zauważasz oprócz śladów zabłoconych butów, które zatrzymały się na progu tego pokoju, w którym zginął Stanley Herbert, zauważasz ślady innych butów, które znajdują się jakby wygniecione w tym chodniku, dywanie, który się tutaj znajduje, w tym pomieszczeniu obok krzesła, na którym umarł Stanley Herbert. Natomiast o dziwo, te ślady znajdują się tylko w tym miejscu, gdzie siedział Stanley Herbert obok biurka. Natomiast Finlay, rozglądając się za tymi dziurami po kulach, nie zauważasz nigdzie więcej na dywanie tych śladów. Jedynie zauważasz je zmieszane z tymi śladami błota na progu pokoju. Czyli tak jakby ktoś pojawił się oprócz tych zabłoconych butów, pojawił się w progu tego pokoju, a potem pojawił się obok zmarłego Stanleya Herbera. Ja też pokazuję Finlayowi, że hej, tu są dodatkowe ślady i te buty są, powiedz, że raczej większe czy mniejsze od moich, bo nie wiem. Porównywalne. Porównywalne, ale inne w każdym razie. Ale inne, na pewno. Moje noski nie są zadarte, a tutaj nie są. Nie są na pewno. Nie nasze, to widać, że są nie nasze. Dokładnie. Natomiast, jeżeli kontynuujecie oględziny ogólnie,
No to widzicie też, że na biurku i wokół biurka porozrzucane są jakieś dokumenty, które, nad którymi pewnie pracował Stanley Herber. Czy jesteśmy w stanie cokolwiek odczytać, czy to są papiery, które przykrył mózg? W znacznej części są one zakrwawione i ten, zakrwawione i podniszczone, ale z części tak na taki szybki rzut oka to są jakieś teksty w języku, znaczy jakieś prace tłumaczeniowe nad tekstami z łaciny, greki oraz starohebrajskiego. Widać, to nawet umiem. Gdzieś tam najprawdopodobniej po prostu Stanley Herber w chwili śmierci zajęty był pracą nad jakimiś, być może jest wysoce prawdopodobne, nad jakimiś okultystycznymi bądź ezoterycznymi tekstami, starymi rękopisami. Dobra, biorę pierwszy z brzegu tekst łaciński i próbuję go zrozumieć. To rzuć na łacinę w takim razie. Nie zrozumiem. Nie, absolutnie nie wiesz, co tu... Wydawało ci się, że znasz łacinę, ale jak to czytasz, to jest jeden wielki bełkot, więc nic z niego nie rozumiesz. A ewentualnie ja bym spróbował popatrzeć, czy jest coś po angielsku. Czy jest na przykład coś o jakiejś lasce, jakimś kocie, jakimś... Egipcie. Egipcie. No właśnie, no bo... Słowa kluczowe, tak przelecieć tylko. Czy coś jest? To rzuć na szczęście. W ogóle co to zostawienie? Laska, kot, Egipt. Ej, no... Wiesz co? Ja to znalazłeś. Jedna z kartek, która była mocniej umazana krwią i niewiele da się z niej odczytać, wydaje się być częścią tłumaczenia na angielski tych tekstów w innych językach, które się tutaj znajdowały. I wychwytujesz może nic na temat laski czy Egiptu, natomiast wychwytujesz coś na... coś słowa rytuał, i dziecię gwiazd. Rytuał, przywołanie bądź spętanie, tutaj ciężko powiedzieć, bo jest lekko zachlapane, i dziecię gwiazd. Pokazuje. No, to, że nierówno pod sufitem Stanley miał, to wiemy. Lubował się w takich rzeczach, więc ani że mnie zdziwiony nie jest. Ale nie wiem, może ja powinienem ostrzec Alojzego, bo z tego co wiem, tego swojego starszego syna to rozważa posłać z jakimś profesorem do Egiptu. Coś tam się szykują, wielka wyprawa ma być. Może trzeba to porzucić w trzy, nie powiem co. To na tyle zwraca uwagę Finlaya, żeby się w ogóle z nami dzielić, no bo nie ma to faktycznie jakiegoś specjalnego związku. Bo powiem, że do jakichś przywołaniach, pętaniach, ale to opętany to co najwyżej może być ten nasz kamerdyner Lokaj, czy... Szanowny pan Francis. Szkoda mi go, bo lubiłem nawet jego towarzystwo. Był bardzo zasadnym człowiekiem. Przy okazji, Erneście, kiedy twoi towarzysze gdzieś tam zajęli się badaniem okoliczności śmierci Stanleya i tego, czy coś można ciekawego w temacie tego wydarzenia znaleźć, do twoich uszu dobiega gdzieś z piętra coś jakby powtarzające się lekkie stukanie. Ale już ten mój słuch i nasłuchiwanie są bystre. Może... Lata praktyki w konfesjonale. Pewnie tak. Chociaż nie no, w mojej akurat... Nie, w moim nie wyznaniu ma. Nie ma. Tak, ale tak, nasłuchiwanie przy ostatnim namaszczeniu. Tego też nie ma chyba. Dobra, stukanie, pukanie to brzmi jak co? Tak jakby ktoś tam chodził, tak jakby było otwarte okno, okiennica, czy to stukanie zegara? Czy nie, raczej nie zegar, ani nie jakby chodził, raczej jakieś takie miarowe stukanie, być może okiennica, być może, nie wiem, przeciąg. Cokolwiek takiego. Góry, tak? To panowie, skoro wy tutaj się rozglądacie, ja może pójdę na górę, zobaczę, czy tam coś się dzieje. Mam wrażenie, że jest gdzieś chyba otwarte okno, że słychać jakieś takie nerwowe stukanie, jakby okiennicy, może zobaczę, o co chodzi. Jakkolwiek nie miałbym nic przeciwko, szanowny Erneście, ale nie rozdzielałbym się teraz. Ten dom mimo wszystko jest duży. I mieliśmy wrażenie, że będzie pusty, a tutaj widzimy, że jednak Lokaj pozostaje. Mamy jakieś ślady, które wygląda to jakby ktoś przyszedł dosłownie do tego domu i dosłownie wszedł tylko po to, aby skrzywdzić pana Stanleya. Nie chciałbym, abyś szedł tam sam. Jak już mamy gdzieś iść, to chodźmy razem. Co, razem? To najlepiej nam wyjdzie. To razem to nie jedna.
Tak. To jeżeli skończyliście lub skończycie zaraz, no to faktycznie myślę, z chęcią... Myślę, że pokój nam nie ucieknie i żaden z przebywających tutaj no, nie spróbuje uszować miejsca zbrodni, więc możemy, możemy po prostu zostawić tutaj, jak leży i najwyżej wrócimy tutaj. Zbliżacie się do schodów, drewnianych schodów wiodących na pół piętro, a później na piętro tego mieszkania. I widzicie, że przy schodach, gdzie kończy się dywan, który zalegał w polu, zauważacie znowu wygniecione ślady jakichś butów, które nie ciągną się od drzwi, jakby ktoś szedł, tylko po prostu tak jakby pojawiły się wtedy tam w progu pomieszczenia, w którym przebywał Stanley Herbert, a teraz pojawiły się przy schodach. I schody nie są wykładane żadnym dywanem ani żadnym chodnikiem, więc tutaj żadnych śladów nie widać, więc nawet jeżeli ktoś się wspinał, a miał czyste buty, to nie zostawiał na schodach żadnych śladów, ale powoli zaczynacie wspinać się po tych schodach na górę i kiedy docieracie na półpiętro, zauważacie, że okno, które prowadziło z tego półpiętra na ogród okalający rezydencję, jest na oścież rozwarte, a jedna z okiennic po prostu smagana wiatrem po prostu delikatnie się kołysze i co jakiś czas, kiedy mocniejszy podmuch wpadnie do mieszkania, to po prostu stuka o framugę okna. To jest źródłem tego hałasu. Na szczęście nic gorszego. Już się bałem jakiegoś wisielca zobaczyć. Już dzisiaj za dużo śmierci jak na jeden I za dużo trupów, jak na jeden poranek. Co, wchodzimy dalej w takim razie? No, zobaczcie. Zamknij to okno, proszę, żeby nas nie robiło nam żadnych przykrości później. Wybaczcie, jak chwilowe odejście. Chciałem tylko się upewnić, czy mojego przyjaciela już nie ma, ale jeszcze trzeba troszeczkę poczekać. Zamknijmy to okno, mi też będzie przyjemniej, bo jestem bez płaszcza. Więc podchodzisz, żeby zamknąć to okno i rzuć proszę na spostrzegawczość. Spostrzegawczość... Nie wychodzi coś. Forsujesz czy zostawiasz? Lepiej mi wychodzi na słuchiwanie. Nie. Ile mi... No dobra, mogę spróbować. No spostrzegawczość nie jest jakąś moją mocną stroną. Mogę sforsować. Jak ci się nie uda, to przyskrzypniesz sobie palec i zarobisz jedno obrażenie. Au. Zrobię z tym razem. Gramy w sobotę. Zrobię sobie specjalnie placuszki na sesję. Próbujesz, znaczy zamykasz... Gdzie jest obrażenie? Gdzie to? Wytrzymałość sobie, punkty wytrzymałości zmniejsza o jeden. Czyli paluszek wstrząśnięty. Tak, i przytrzasnęłaś, słyszycie tylko głośny jęk i syk, kiedy Ernest zahaczasz o coś przy okazji zamykania okna i z bolesnym sykiem się odwracasz. W świetle zapewne jakiejś latarni czy czegoś, co sobie zapaliliście, żeby wędrować po tym domu i przyglądać się rzeczom. Widzisz, że masz rozcięty palec, ale jest też wysmarowany jakimś zielonym czymś. Co to jest? Piecze, jak cholera. Moje ja wiem, że starszym ludziom trzeba pomagać, ale troszeczkę samodzielności, panie Erneście. Zresztą co pan tam ma w ogóle? Proszę pokazać. No widzisz, że ma skaleczony, właśnie, że ma skaleczony palec, a do tego jest obrudzony jakoś taką jakby w jakimś zielonym proszku. No. Proszku, nie mazi? Nie, proszku. Było na oknie? To było na tej okiennicy, którą próbowałem zamknąć? No najwyraźniej. Proszę i umyć rękę lepiej. Rana powinna być czysta. Wyjąłem właśnie chusteczkę, żeby to trochę zdjąć. Ja to nie wiem, czy pomaga. To jest trochę pieczące jest. Nie wiem, co to jest. Czy ktoś wie, co to może być w kolorze zielonym? Proszę to ściągnąć z palca nawet. Finleju, podaj no latarnię, bo wiem, że dzierżysz. No, na pewno będę chciał popatrzeć, co to parzącego na oknie może być. Proszę tak pewnie przykusujemy oboje. Nawet musicie przykusać, bo to okno jest na tyle, że wiecie, że jak otworzycie, to akurat dolna część to jest tak na wysokości waszych pępków, czy tam pasa. Otwieracie z powrotem to okno i przyglądacie się dookoła framudze i zauważacie na dole, faktycznie na dole jest, już teraz tak trochę rozsmarowane bardziej po tym drewnie, jest taki jakby jakiś taki zielony nalot, jakby komuś się rozsypał jakiś proszek, taki w kolorze zielonym, takiej konsystencji takiego pudru, coś takiego, nie?
Wiesz co? Ja bym tak wyciągnął jakąś chusteczkę, jedną schowaną w płaszczu, tak przetarł ten proszek, żeby pobrać próbkę, a potem to tak, no popatrzyłbym, co to jest, czy coś się dzieje z materiałem. Nie, materiał się zabrudził. Jeżeli byś chciał coś więcej wiedzieć o proszku, to albo musiałbyś rzucać na chemię, albo na okultyzm. Dlatego mam na materiale, chusteczkę sobie zwinę tak, żeby proszek pozostał na chusteczce i włożę to do płaszcza. Pan Green jest troszeczkę bardziej odważny, może przez to też troszeczkę bardziej głupszy, ale myślę, że jednak bardziej odważny niż głupszy. Ponieważ proszek jest zielony, a on ma nazwisko Green, to on sobie weźmie ten proszek na mały paluszek, żeby sprawdzić, jak on na to zareaguje. No, wziąłeś sobie troszeczkę proszku na palec, no i masz teraz trochę brudny palec. Ale nic się nie dzieje, nie piecze. Nie piecze w każdym razie. Nie, widocznie po prostu piekło dlatego, że dostało się do rany, ale... Patrzę, ale nie, wziąsło, może wiek, samo z siebie nie jest piekące, nie? Nic mi to nie robi, to wygląda w ogóle jakiś odbrysk na farbie, może to jakaś rdza czy coś? Rdza, uj. Panie Green. Rdza zazwyczaj jest brunatna. No. A różnie, panie Finlay. Jeżeli to jest ta nalot, co jest na dachu, to dach potrafi już, się pokuć taką skeletową. To już nie rdza, tylko patyna wtedy. Dokładnie, to już jest miedź, to jest inny materiał. O, dobra. Mój błąd, przepraszam i będę pamiętać na przyszłość. Tak. Ale tak samo to proszek? W ogóle w jakim dokładnie miejscu to było? Czy to w sensie o tu. Ten proszek? No, o tu. Nie jest to tak mniej więcej na środku okna, nie? Tak jakby, nie wiem, ktoś coś wysypał albo przez przypadek. Ale właśnie to jest tak, że otwierasz okno, patrzysz w dół i tam pod oknem od dołu jest ten nalot, nie, tak? To na framudze, nie? Jak otworzysz okno, to jakby ktoś, nie wiem, bo okno się otwierało do środka, więc to jakby po otwarciu tego okna, nie wiem, ktoś zostawił albo rozsypał jakoś troszkę tego proszku, nie? Na tym. Prawdopodobnie to była jakaś taka kupeczka, nieduża, ale w momencie zamknięcia okna po prostu się tam rozsmarowała pod skrzydłami po prostu okna. Tak została bardziej wtarta w to drewno, nie? Spoko, dobra. Nie wiem, co to jest. Może koledzy naszego drugiego już dzisiaj Donata będą wiedzieli, co to za proszki. Ale tak pewnie wyciągnąłbym zegarek i sprawdził godzinę, która jest, czy możemy się za niedługo spodziewać. No, myślę, że jesteście, ja wiem, w 2/3 tego czasu. Przeglądu. W którym spodziewaliście się przybycia, wezwaliście tylko tego, psychiatrę, czy jeszcze policję też? Tak, tylko psychiatrę, ale ponieważ jesteśmy w 2/3, to co pan na to, panie Finlay, przepraszam, a żeby teraz właściwie wezwać służby mundurowe też przy okazji. Będziemy mieć trochę czasu jeszcze? Można to zrobić z prostym wytłumaczeniem, że nie wchodziliśmy głębiej, zobaczyliśmy tylko, że lokaj ma znaczne problemy ze sobą, a no nie chcieliśmy jako porządni obywatele tak... Pozostawić go. Nawet nie tyle... To nie chcieliśmy jako porządni obywatele chodzić po cudzym domu i sprawdzać, co jest w środku, co właśnie robimy. No ale z racji tego, że mieliśmy bardzo dużo czasu i mogliśmy znaleźć naszego towarzysza, to w końcu zawędrowaliśmy i zobaczyliśmy. I wtedy oczywiście od razu powiadomiliśmy służby. No, że musiało nam zejść. Równie dobrze mogliśmy przejść od razu na piętro, szukając naszego przyjaciela. Podejrzewając, że ponieważ są to godziny poranne, to jeszcze może spędzał czas w sypialni, bądź dopiero porządzał się i dopiero po dłuższym czasie poszukiwania znaleźliśmy go w tak nie najlepszej sytuacji. Tak. Więc myślę, że można, tylko w jakiś sposób tutaj się zawiadamia policja? No właśnie, tak naprawdę... O, i tego się dowiemy, co nie wiedzieliśmy na początku. Czy pan Stanley ma telefon? Tak, miał.
O, no to... Znajduje się w holu, niedaleko wejścia do budynku. To myślę, że urządzenie spełni swoją funkcję. Tak. Ale czy na pewno, czy chcemy już tę policję wezwać? Bo tak, czekamy jeszcze na psychiatrę. Psychiatra, później nie wiadomo, jak szybko psychiatra przyjedzie, a jak szybko przyjedzie policja i czy psychiatra będzie chciał być obecny, kiedy przyjedzie policja, no bo to będzie dodatkowa osoba, no właśnie, osoba, która w sumie jest zupełnie bez związku, a nie wiem, czy będzie chciał ryzykować przesłuchania jakieś, które mu są zupełnie niepotrzebne, a tak naprawdę bardziej kurtuazyjnie tutaj przyjedzie, żeby nam tutaj coś pomóc. Czyli innymi słowy już sugerujesz Ernaście, ażeby pozwolić później panu Alfredowi sobie pojechać i dopiero wtedy wzywać służby? Myślę, że tak. I tak naprawdę no póki... Znaczy inna sprawa, że też tak się zastanawiam, że jeżeli już w tej chwili policja bada sprawę biednego pana Edwarda na dworcu, czy policja też sama tutaj nie trafi jeszcze dzisiaj jako do osoby związanej z Denatem, więc też się zastanawiam, czy... No sam się waham, bo jest tutaj kilka różnych aspektów tej sprawy i co nas bardziej skompromituje ewentualnie w oczach policji, okay. Co nam może bardziej zaszkodzić. I Żuraw, powiedz mi, bo jak cię zrozumiałam, mamy około godzinę do przybycia psychiatry, już dostał imię Alfred. Czy policja to w ciągu też godziny przyjedzie, czy na przykład dodatkową godzinę jeszcze im to zajmie? Jak to czasowo widzisz? Gdybyśmy teraz zawiadomili telefonicznie, jaka byłaby różnica w okresie? Ja na pewno mogę powiedzieć, jako przestępca działający w Londynie, na pewno mam jakieś pojęcie, jak długo zejdzie policji dotrzeć w dane miejsce. Znaczy, jeżeli zawiadomicie, że jest tu ciało, czy że jest podejrzenie morderstwa, to postarają się przybyć jak najszybciej, nie? Już w tym momencie dysponują pojazdami mechanicznymi, więc prawdopodobnie przybędą jakimś tam pojazdem mechanicznym, więc pewnie no, godzina albo to jest... Albo nawet konno szybko. Albo konno, jeżeli z jakiegoś bliskiego posterunku, no to pewnie godzina to jest taki maks raczej, pół godziny prędzej, między pół a godzinę mniej więcej pewnie im zajmie. Ewentualnie zawiadomić, że nie możemy znaleźć naszego znajomego, którym mieliśmy się spotkać dzisiaj. Ale to raczej znając procedury Scotland Yardu, to ci każą się zgłosić na posterunek. Czyli okej. Okay. Trzeba ich popędzić. No to najwyżej później zadzwońmy. Trudno. Mamy w liście, że Stanley zapraszał nas do domu, czy po prostu, że się wyspotkał? Nie, tam była mowa o tym, że chciał o tym, żeby go poinformować, jak już będziecie w Londynie, że już jest. Co zrobiliśmy w sumie? Właściwie gdzie ten młodzik, którego wysłaliśmy tutaj do domu? Nie szedł na nogach, a nie jechał karetą. Czyli on to dopiero dotrze? Może, albo może był, ale zobaczył, że wiecie, wyłamane drzwi, to może nie wchodził, nie? Albo to ten młodzik. I to jest jego wina. To nasz posłaniec załatwił nam kontakt. To wszystko nasza wina. Zawsze można jeszcze zrobić coś takiego, że przyjechaliśmy tutaj później. Ale dobra, przyjedzie Alfred, to ustalimy jedną wersję i wtedy dopiero ten. Stwierdzimy, co robić. Bo również Alfred mógł ze mną przyjechać. Oczywiście, najwyżej pójdziemy do Pierdla. Ja nie zamierzam iść do Pierdla. Nie wiem jak pan, panie Finlay, ale ja jestem porządnym obywatelem. Ustalanie tak, ja własnej wersji wydarzeń to nie jest jakieś wielkie wykroczenie i za to na pewno nie idzie się do więzienia. Przynajmniej dopóki cię nie złapią, tak? Na tym. Tak, no, to nie jest karalne, dopóki policja nie zorientuje się, że podało się fałszywą wersję wydarzeń. W sumie tak samo jak każde inne przestępstwo. Wielbiam cię, to nie jest karalne, dopóki policja cię nie złapie. Tak, tak, masz rację, Sanchez. No, więc usiądźmy, nie wiem, na ganku. Może jednak ta herbata. Gdzie wolicie. Herbatą, już odpuszczacie zwiedzanie piętra, tak? No, sprawdzimy, no, na pewno do końca to wszystko, tak. Na ile się da. Krążymy. Także więc, jeżeli znajdziemy jeszcze coś, to dawaj. Jakiś inny proszek. Z półpiętra wchodzicie na górną kondygnację,
tej rezydencji, gdzie oczywiście znów ciągnie się korytarz, z którego odchodzą drzwi do kolejnych pomieszczeń tego budynku. Natomiast znowu po raz kolejny rzuca wam się w oczy to, że na tym piętrze znowu z korytarza jest otwarte okno. Tym razem okienice tego okna otwierają się do zewnątrz, a jakby po przeciwległej stronie w korytarzu jedne z drzwi do jakiegoś pomieszczenia również są uchylone i przypominasz sobie, Erneście, że kiedy ostatni raz, kiedy czasami zdarzało ci się bywać w rezydencji Stanleya Herbera, to tak mogliście, masz wrażenie, że to są chyba drzwi do biblioteki, w której Stanley Herbert trzymał swoje książki i inne rzeczy związane właśnie z jego zainteresowaniami ezoterycznymi i paranormalnymi, wszelkie rękopisy, jakiegoś takiego, pamiętniki, dzienniki. Mm-hmm. Jeśli mnie pamięć nie myli, to te drzwi wiodą do biblioteki, w której nasz zmarły Stanley trzymał swoją... To znowu widać taki chodnik wyłożony w korytarzu i znowu widać ślady stóp wiodące właśnie w kierunku tych drzwi, które są uchylone do biblioteki. I chyba nie tylko ja o tym pamiętałem, sądząc po śladach stóp. Co sprawia, drogi Erneście, że osoba, która tu się włamała, też znała Stanleya. Co naprowadza mnie na trop, że w tym całym towarzystwie ezoterycznym jest jakiś, jak to sam Stanley nazwał, zdrajca, czy coś takiego. Więc... Ktoś, kto nie życzył dobrze Stanleyowi. Tak. Niekoniecznie to oznaczało śmierć, ale... Nie chciałbym rzucać bezpodstawnych oskarżeń, ale obawiam się, że może to rzutować na winę. Tylko teraz zebrać tych wszystkich członków Towarzystwa Ezoterycznego w Londynie, podejrzewam, że to może być nawet 200 osób, jak nie więcej. Stąd mam obawy, co może, w jaki sposób można znaleźć winę, winnego. Wiesz, Erneście, akurat kojarzysz, że Stanley zawsze mówił o bractwie jako o dosyć ekskluzywnym stowarzyszeniu, więc jesteś raczej pewien, że na pewno nie ma 200 członków, ale od kilku do 20 może gdzieś tam mogło liczyć. No, dawno już nie gościłeś w Londynie i nie byłeś w tamtym miejscu, więc liczba członków mogła się przez ten czas nieco zwiększyć, ale raczej jesteś pewien, że 200 to na pewno nie było. No, mi się wydaje, ewidentnie że pana Greena tam nie było. On zna się ze Stanleyem osobiście, a nie z resztą członków. Na pewno najwięcej informacji na temat towarzystwa będziemy mogli wyciągnąć z samego towarzystwa, więc najlepiej będzie tam się udać. Może też w bibliotece będą jakieś notatki, jakieś ślady wskazujące na konkretne osoby. Dobra. Wchodzimy. Tak, z miną nie mów nic więcej. Idziemy. Tam nie spodziewam się żadnych nowych rewelacji innych niż poprzewracane regały, a książki są mi znane. Każdy szanujący się obywatel Wielkiej Brytanii powinien czytać książkę przed snem przynajmniej przez godzinę, więc zapraszam. Do samego rana do herbaty. Podchodzicie do drzwi wiodących do pomieszczenia bibliotecznego i po otworzeniu ich na oścież widzicie, że w pomieszczeniu chyba Stanley Herber miał zamiłowanie do dywanów i chodników, ponieważ tutaj też wyścielony jest, ale tym razem duży, nawet bym powiedzieć ogromny perski dywan, który rozciąga się prawie na całe pomieszczenie, przesłaniając większą część podłogi i tylko niech te dywany zostaną na podłodze, a nie wchodzą na ściany, proszę. Tak. I w tym perskim dywanie widać bardzo mocno odciśnięte ślady, które wiodą do jednej z półek w regałach, tutaj licznie stojących, i biblioteczkach. I wbrew temu, co zakładałeś, nie ma tutaj jakiegoś bałaganu, czy nie wiem, śladów przeszukania. Po prostu chyba ktoś wiedział, gdzie szukać, po prostu do konkretnej półki jest ślad i on jedzie potem z powrotem i urywa się na progu pomieszczenia. Pierwsza podstawowa informacja. Nie ma nowego trupa. Chociaż tyle. Ale czy półki są jakoś popodpisywane? Czy możemy domyślać się, co było w miejscu tego tomu, który zniknął? Jeżeli półki nie są popodpisywane, czy którykolwiek z nas kiedyś
doświadczył tej przyjemności rozmawiania ze Stanleyem osobiście w tym konkretnym miejscu i że Stanley chwalił się co gdzie to trzyma. Jedyną taką osobą to w tym towarzystwie to jest Ernest, który kiedyś pamięta, że byłeś tutaj, ponieważ właśnie Stanley chwalił ci się jakimiś poszczególnymi, może nie eksponatami, ale elementami swojej biblioteczki. Jakieś rzadkie manuskrypty ci pokazywał, w większości jakieś traktaty ezoteryczne, na których widok raczej krzywiłeś się w duchu, że tak mocno zgłębia rzeczy, które albo z jednej strony Kościół uznaje za bzdury, albo za niebezpieczne, niebezpieczne herezje. Ale lista cóż, książek zakazanych przez Kościół. Tak. Ten Kościół. Natomiast co na tej dokładnie półce akurat się znajduje, nie masz pojęcia, co było do niej podejść i zobaczyć. Nic też nie utkwiło mi w pamięci z tamtych wcześniejszych wizyt, na przykład gdzie na przykład coś na temat Egiptu się znajduje w tej bibliotece, czy może czymś z tej dziedziny się chwalił. Na pewno sprawdzimy tę półkę, no. Podejdziemy, poprzeglądamy. Sprawdźmy tę półkę. Podchodzicie do półki, z której ewidentnie ktoś musiał coś wyciągnąć i po kilku chwilach dokładniejszych oględzin sugeruje wam, że ktoś wyciągnął plik, jakby to nazwać, zszytego całość za pomocą takich nici, tak jakby ręcznie, takiego pliku kartek maszynopisów, zszytych po prostu razem, żeby się nie rozpadały za pomocą nici takiej introligatorskiej. I kartki są stare, pożółkłe, ewidentnie ktoś to przepisywał na maszynie dawno temu, ale co się rzuca wam w oczy, szczególnie osobie, która ma najwyższy okultyzm wśród was. Kto ma najwyższy okultyzm? Ktoś ma? 45. 5. No 5. Więc Erneście, tobie rzuca się w oczy duży napis Necronomicon. Oho, bardzo pozytywny, milordzie. Spisany rękami szalonego Araba Abdulla Al-Azareka. Ale jest to ewidentnie jakaś i prawdopodobnie niekompletna próba angielskiego tłumaczenia tego, bo ile ci wiadomo, Necronomicon nie był spisany w języku angielskim, tylko aramejskim i tam i jeszcze jakimś staroarabskim i tak dalej. W różnych był językach tam spisywany, uzupełniany. Natomiast to jest jakaś chyba kopia i to do tego raczej niekompletna. No bo nie jest jakaś gruba specjalnie. Jest to kilkadziesiąt zszytych ze sobą kartek. Najwyraźniej ktoś, gdzie najwyraźniej Stanley Herbert dorwał jakąś kopię tłumaczenia po prostu angielskiego. Albo ją wykonał. Albo ją sam wykonał, przynajmniej część, jakiegoś częściowego tłumaczenia. Chociaż to wygląda dosyć stare, więc być może to jest jakaś stara kopia nieznanego autorstwa, bo nie ma oznaczenia autora tegoż. W ogóle Joshua, jak i Finlay są w stanie wiedzieć, czym jest Necronomicon w tych czasach? Nie, raczej no jest takim niskim okultyzmem, to nie, no brzmi groźnie i widzicie tak pewien dreszcz. Być może ekscytacji, jakieś ciarki na plecach czujecie, czytując tą groźnie brzmiącą nazwę. Kojarzy, ja wiem, że jest kojarzy, okultyzmem. Kojarzy wam się z nekromancją w pierwszym jakby takim skojarzeniu, natomiast absolutnie nie wiecie, czym jest, nie? Z drugiej strony Joshua ma wysoką inteligencję, więc może coś z innej strony słyszał o tej książce. To nie wiem, chyba że bardziej wykształcenie, jak masz wysokie. To gdzie jest wykształcenie? 60, nie wiem, czy to jest wysokie, czy niskie. Ile? 60. To rzuć. Z kością utrudnienia, nie? Dobra, to ja mam 64, też rzucę. No nie, nie, mimo wszystko nie te rejony. Tobie bardziej wyszło. Wiesz co, wydaje ci się, że kiedyś ci się obiło o uszy nazwa Necronomicon. I tak piąte przez dziesiąte kojarzy, że to jest jakiś tam, powiedzmy, święty graal wszystkich miłośników okultyzmu. Znaczy nie święty graal wszystkich miłośników okultyzmu, bo jest to książka, która jest tak pożądana, ponad zawiera w sobie jakieś dziesiątki zaklęć, mrocznych rytuałów i ogólnie wiedzę zakazaną tak bardzo, że nawet nie do końca... Nikt jej nie zna. Tak, że
ponoć doprowadza ludzi do szaleństwa i temu podobnych rzeczy. Ciekawe, ciekawe. Nekro, śmierć. I wygląda na to, że ktoś po prostu wyciągnął ten plik rękopisów, zrobił z nim coś, nie wiadomo dokładnie co, nie wygląda na to, żeby ktoś w jakieś kartki wydzierał czy coś takiego, ale po prostu ktoś do niego zajrzał i odłożył go z powrotem, tylko niezbyt dokładnie. I panowie, nie podoba mi się to za nic w świecie. Nie tak wyobrażałem sobie dzisiejszy poranek. Mieliśmy siedzieć i się żartować z różnych głupich rzeczy, a tutaj mamy jakieś dziwnie poważne rzeczy. No tak, dwa trupy jak na jeden dzień to dziwnie poważne sprawy. Jakaś dziwna książka i śmiejący się lokaj, który był całkiem miłym człowiekiem. Ale już nie jest. Panie Ernest. Zepsuł się trochę, no ale nie wiem. To wszystko pachnie mi jakimś szaleństwem. Może tylko... skoro mam już ten Necronomicon w dłoni, czy to ja? Czy ja go zauważyłam tylko? Zauważyłem, ale wyciągnąłem. Mamy to w rękach. Może też to jakoś przejrzę, może tam natknę się na jakieś coś, co by nas tutaj... Brzmi jak zajebisty pomysł. Skojarzyło z tym, co tutaj robimy. Spostrzegawczość? Wiesz co, no to bardziej po prostu język angielski, nie? Ale... No to już jest ty, no to... No to dajemy. Wiesz co, jest to mnóstwo, tutaj jest różnych zapisków o rzeczach bardzo jakichś tam według ciebie bluźnierczych, o jakichś istotach zwanych wiecznymi, znaczy tymi wielkimi przedwiecznymi, o jakichś bogach zewnętrznych, wielkich bogach, jakieś przewijają ci jakieś nazwy typu Azatot, Joksotot, jakieś Cthulhu, coś dziwne. Są tu dziwne jakieś niby zaklęcia, jakieś inkantacje, ale tak rozpisane nieco czasami bełkotliwym językiem, z jakimiś znakami zapytania, wielokropkami, jakby ktoś nie do końca wiedział, jak coś przetłumaczyć być może z tego języka, z którego przepisywał. Wygląda na to, że tutaj no takie jakieś okultystyczne teksty są czasami jakieś ozdobione jakimiś odręcznymi wykresami, dziwnymi, wykrzywionymi pentagramy, jakimiś symbolami, które tkną na pierwszy rzut oka jakąś czarną magią dla ciebie, natomiast nie masz zielonego pojęcia, do czego służą, nie? Ale trzeba było poświęcić sporo czasu, żeby się zapoznać z treścią tego, no tak. No, jakaś okultystyczne zapiski, mocno takie, mocno okultystyczne. Teraz mniej podoba mi się ta wizyta. No ale nic, chyba za niedługo pojawi się ten mój znajomy. No i właśnie kiedy mówisz te właśnie słowa, to życie z holu takie odległe. Dyn, dyn. No to myślę, że przeszła ruszu w tamtym kierunku. Już może rozmowę z psychiatrą sobie zostawimy na następny raz, bo... Tak, więc 15... schodzisz do holu i uchylasz drzwi do rezydencji Stanleya Herbera i na progu stoi ubrany w tweedową marynarkę i tweedowe spodnie, dzierżąc swoją tradycyjną torbę lekarską. Jak on się mówi? Alfred Stokes, twój znajomy psychiatra. Dobra. Ciepłe powitanie jak najbardziej, ale rozpatrzmy propozycję Kasi, żeby nie grać dłużej. No, też mi się wydaje. Czyli aż zanotuję na hangoutsach, jak je znajdę na urządzeniu. Tu. Fazę rozwoju możesz wrzucić, żeby nie zapomnieć. Dobra, no dobra, spoko właśnie, dobrze, że mówisz. Fazę rozwoju włączona, dobra, możecie sobie rozwijać postaci. O, i ci nasłuchiwanie jeszcze podskoczyło. I ukrywanie. O, to nieźle, bo 9% nawet skoczyło. Ukrywanie polepszone, dobra. I nasłuchiwanie. Nasłuchiwanie. Nie nasłuchiwanie, u mnie nasłuchiwanie nie ulepszone. Nie, nie. A, u Joshui. No, okay. Ja kliknęłam na ogólną fazę rozwoju i nic mi nie ulepszyło, to jest... Nie ulepszyło. Nasłuchiwanie ci ulepszyło. I nie, szczęście. Nie ulepszony. Nasłuchiwanie ulepszone. O 5%. No. Perswazja i spostrzegawczość nie weszły. Okej, okay, dobra. Dobra, never mind. Mam to ręcznie sobie dopisać, czy to już się... Nie, to zaktualizowało, czyli już zrobiliście fazę rozwoju. Okej, okay. To było. No i fajnie.
Dobrze, no to moi drodzy, dziękuję za dzisiejszą sesję. Jakieś uwagi na koniec? Zaczynamy. Elegancko. Powiem ci, Żuraw to jest chyba najgrubsza sesja, jaką kiedykolwiek graliśmy. W ciągu 2 godzin rzucaliśmy na pocztalność 4 razy. To się nam jeszcze nie zdarzyło. To prawda, bardzo szybko zaczęły się dziać złe rzeczy. Niemnicze rzeczy, tak. Niemniej podoba mi się, jak najbardziej dobrze się bawię. Jest dreszczyk emocji wreszcie na Cthulhu. Bardzo szybko działy się złe rzeczy. Zaczynamy sesję, wychodzicie z pociągu. Ginie gościu przed waszą twarzą, zwłoki spływają po twoim korpusie. Co robisz? No tak bywa. Ale też gracza bawi się świetnie. No. Fajnie. To dobrze. No to, żeby nie przeciągać, drodzy gracze, dziękuję wam za udział i do zobaczenia. Mam nadzieję, że stosunkowo wkrótce, ale różnie może z tym być. Pozdrawiam Matsunoki i pozdrawiam Beatę na czacie. No i życzymy wszystkim widzom dobrej nocy i mam nadzieję, że zjawicie się na kolejnej sesji, która się odbędzie gdzieś tam. Jak się dogadamy. A w poniedziałek zapraszam na sesję Warhammera 40 000 Rogue Trader. Wracamy do załogi Karmazynowego Króla i dowiemy się, gdzie oni ostatecznie wylądowali po tym dziwnym rejsie i co się będzie działo dalej. Dobrze. No to dobrej nocy jeszcze raz i papateczki. Hej. Jeżeli spodobało ci się, drogi słuchaczu, to co robię, zapraszam do odwiedzenia swoich mediów społecznościowych. YouTube, Facebook, Twitch, Instagram. Wszędzie znajdziecie mnie wpisując w wyszukiwarce żuraw.pl. Linki w opisie każdego odcinka.